Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Agnieszka Ścigaj, minister do spraw integracji, szefowa Koła Polskie Sprawy. Dzień dobry, pani minister, witam. Dzień dobry, witam. Pani minister, po granicę z Polską przekroczyło od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę ponad 12 milionów uchodźców. Ilu z nich cały czas jest w Polsce, ilu żyje tutaj, no bo wiadomo, że nie 12 milionów, prawda, tylko zdecydowanie mniej. Tak, no to są zarejestrowane ruchy na granicy, natomiast ten ruch też w tej chwili już jest prawie wahadłowy, czyli tyle samo mniej więcej przekracza w jedną, jak i w drugą stronę. To jest, ja bym powiedziała, że to jest około 8 milionów, a zostało w Polsce około 1,5 miliona osób. Tych osób, które przyjechały po wybuchu wojny, tak, no bo jeszcze wcześniej było część, które mieszkało już od wielu lat w Polsce i pracowało, więc szacuje się, że około 2,5 miliona osób z Ukrainy jest obecnie w Polsce, ale 1,5 to są te osoby, które przyjechały po wojnie i mają ten statut uchodźcy w tych nowych przepisach, które uregulowane były przez ustawę po wybuchu wojny. Raz na jakiś czas, pani minister, różne badania były prowadzone na temat ewentualnej przyszłości tych osób. Co one chcą tak naprawdę robić? Czy myślą o pozostaniu w Polsce, czy o powrocie na Ukrainę? Jak pokazują ostatnie badania, jak to wygląda? To są takie osoby, które już powinniśmy przyzwyczaić się do tego, że chcą zostać w Polsce i myśleć o tym, żeby ich na trwałe jakoś wkomponowywać w naszą rzeczywistość społeczną, gospodarczą? Cały czas około 70% Ukraińców deklaruje, czyli taką wyraża chęć powrotu na Ukrainę. Natomiast i to mniej więcej się na tym samym poziomie utrzymuje. Natomiast na pewno już to nie jest takie siedzenie i czekanie tylko na ten moment, dlatego że tak jak pewnie my wszyscy i oni spodziewali się, że wojna potrwa krótko, że ten przyjazd jest tymczasowy i w jakimś momencie no, tylko trzeba to przetrwać i wrócić do domu, to teraz już widać, że jednak czasem nie ma do czego wracać. Czasem jest tak, że i dzieci poszły tutaj do szkoły i Ukraińcy wzięli trochę sprawy w swoje ręce, podjęli pracę, jakoś zorganizowali swoją przestrzeń życiową, mieszkanie, więc na pewno... Jest tu bezpieczniej, bardziej komfortowo skłaniają się, jak rozumiem, ku temu, żeby zostać. Tak, ten moment na pewno się wydłuża i już jakby w tym kierunku, nawet myśląc, że wrócą, to i tak już nie określają tego czasu i wiedzą, że to jest jakiś czas przed nimi, że będą tutaj z nami mieszkać. A jeżeli chodzi o pracę, pani minister, z tej grupy 1,5 miliona osób, no bo to przede wszystkim kobiety i dzieci, zmieniały się te dane, już dawno przekroczyła ta liczba 0,5 miliona pracujących. Ile osób na ten moment pracuje? Tak, rzeczywiście i to jest bardzo takie pozytywne, dlatego że prawie 700 tysięcy osób z tych 1,5 miliona, które przyjechały, z miliona aktywnych zawodowo, bo reszta to są osoby nieaktywne zawodowo, podjęło pracę i to jest praca legalna, więc tutaj widzimy, że przez ten cały czas też nie spadł wskaźnik bezrobocia, więc tak naprawdę nasz rynek jest chłonny. To, że one podjęły pracę, bardzo często to jest praca poniżej ich kwalifikacji, bo nadal jednak problemy z językiem są i to też przyjechały kobiety, pan wspomniał, z dziećmi, osoby w dużej części bardzo dobrze wykształcone. No i czas w nostryfikacji dyplomów, w nauce języka, to jest ten moment, który one nie czekały, tylko podejmowały pracę nawet poniżej swoich kwalifikacji, szczególnie w obszarach, które u nas jakby są deficytowe, jeśli chodzi o osoby, które mogą pracować w usługach społecznych, czy w tych innych usługach, które rzeczywiście u nas mają dużo wakatów, więc to jest bardzo pocieszające i tutaj rzeczywiście pracują razem z nami, wypracowują produkt krajowy brutto, płacą podatki, płacą składki do naszego systemu ubezpieczeń, więc można powiedzieć, że jakby dokładają się do tej gospodarki, ale też dla nich jest to bardzo ważne, że jakby nie czekają biernie, tylko cały czas są utrzymywane w aktywności, co nawet gdyby chciały wrócić na Ukrainę, będzie na pewno dla Ukrainy też dobre. A biorąc pod uwagę tak globalnie, na wielu płaszczyznach, porównując koszty i ewentualne zyski z racji przybycia uchodźców w takiej liczbie ich podjęcia przez nich pracy w Polsce, to bardziej, pani minister, dla polskiej gospodarki, dla kraju jako takiego, to jest bardziej zysk, biorąc pod uwagę to, że tych rąk do pracy nam brakowało i często no, te osoby wykonują zawody, których, no, do których nie było chętnych po prostu. Czy to jest koszt? Jakby pani minister powiedziała, po tym 1,5 roku już, czy jednak bardziej można patrzeć na ten proces, który się wydarzył, bardzo znaczący proces przybycia 1,5 miliona osób, jako na
no coś także z punktu widzenia polskiej gospodarki korzystnego, mimo poniesionych też przecież potężnych kosztów oczywiście, ale czy globalnie na tym nie zyskaliśmy? Tak, rzeczywiście, ale koszty były tylko na samym początku, proszę zwrócić uwagę, dość duże, takie no, czysto socjalne, no bo trzeba było ludzi nakarmić, trzeba było dać dach nad głową i to jakoś w dużej mierze żeśmy ponosili jako koszt. Natomiast w tym momencie, jeżeli 700 tysięcy osób weszło na rynek pracy i płaci składki i płaci podatki w Polsce, no to zdecydowanie jest to korzyść. Narodowy Instytut Ekonomiczny nawet wyliczył, że to jakby 0,5% wzrostu PKD naszego to jest praca Ukraińców w Polsce. I rzeczywiście, tak jak wspomniałam, rynek pracy potrzebuje rąk do pracy. Mamy nasz system, który jest budżetowy, oparty na składkach i na podatkach i jest w jakiś sposób uzupełniany. No, wiele zabiegów robimy po to, żeby wzrosła demografia, żebyśmy jednak mieli więcej ludzi, bo nas cały czas ubywa i to jest niestety takie, widać, proces nieodwracalny, więc jeżeli nasza gospodarka wzbogaciła się o dodatkowe 700 osób do pracy i to jest to raczej pozytywny czynnik i trzeba na to tak patrzeć, że to jest pewien potencjał dla tego właściwie wspólnego życia w tej chwili, no bo musimy się tak nauczyć trochę wspólnie żyć, ale też po to, żeby w jakiś sposób razem później też odbudować Ukrainę, więc ja bym patrzyła to zdecydowanie w tej chwili w kategoriach korzyści, a nie kosztów, bo można to policzyć na każdym poziomie i rzeczywiście widać, że to jest wkład w naszą gospodarkę również. To pani minister, to zdaniem rządu w takim razie lepiej, żeby te osoby zostały w Polsce, czy lepiej, żeby wróciły do siebie, do kraju? Najlepiej by było, żeby wojna się skończyła i od tego trzeba zacząć. I oni, i my, pewnie na to wszyscy, cały świat na to czeka. Ale rząd takie działania prowadzi w jedną albo drugą stronę może prowadzić. Może proponować kolejne zachęty do tego, żeby jakoś urządzać się w Polsce i myśleć o swojej przyszłości tu, albo może tłumaczyć uchodźcom, że to jest już czas, żeby może wrócić do siebie. To jaki to jest kierunek przyjęty, pani minister? Lepiej, żeby te osoby zostały, czy żeby wracały? Bardzo zdroworozsądkowy i na pewno w porozumieniu również z władzami Ukrainy, bo mamy tutaj do czynienia z kryzysem, który również, jeśli chodzi o Ukrainę, jeśli chodzi o ubytek ludzi, no też będzie dla niej niekorzystne nawet po wojnie. Natomiast no, nie można kierować polityką taką, że mówimy na siłę, tu robimy coś, żeby zostali. My staramy się... Ale mogą być zachęty, albo ich brak. Trzeba stworzyć warunki, żeby ten czas wojny, ten czas trudny, który oni sami podejmą decyzję, że chcą to zostać, żeby to był czas efektywny po pierwsze, żeby nie czekać biernie i żeby w jakiś sposób budować też ten potencjał i tych osób, i naszej gospodarki, bo to jest nam potrzebne. Więc tutaj trzeba zachować się zdroworozsądkowo i stworzyć im na ten moment miejsce do mieszkania, możliwość właśnie pracy, czy wychowywania dzieci, chodzenia do szkoły, ale nie z takim zamiarem, że koniecznie muszą tutaj zostać, no bo to jest jakby wolna wola, tak? I tutaj, natomiast na pewno nie można czekać biernie i pozostawić ich w tym momencie, że dzieci czekajcie, aż wojna przyjdzie, bo widzimy, że to długo trwa i to tak dla życia człowieka i rodziny tak nie może to być stworzone, więc stąd na przykład program Wzajemnie Potrzebni, to program rządowy, który jest też adresowany do również osób, które chcą tutaj zostać i mieszkać w mniejszych miejscowościach, mieć pracę i opiekę. O pustostany chodzi między innymi, tak? Tak. Wykorzystanie też tego potencjału, który w tej chwili jest w Polsce. Mamy 1 800 000 pustostanów, więc warto te mieszkania przygotować nie tylko dla Ukraińców. Tylko pani minister, z tego co widziałem, średni koszt remontu takiego mieszkania, dofinansowania rządowego to jest 100 tysięcy złotych na takie mieszkanie. Jeżeli 1 800 000 tych pustostanów, to łatwo policzyć, że 180 miliardów złotych miałoby kosztować doprowadzenie ich do stanu używalności, jak rozumiem, to takie pieniądze, które trudno sobie wyobrazić, żeby na ten cel mogły zostać przeznaczone. Dlaczego tak drogo? Dlaczego 100 tysięcy złotych, pani minister, doprowadzenie? Przygotowanie mieszkania do tego, żeby rodzina mogła mieć 100 tysięcy, to nie jest drogo. Jakby pan musiał wybudować takie mieszkania i w jakiś sposób... Jasne, ale ja widziałem, że te mieszkania, które pani oglądała w Mońkach na przykład, to było takie po prostu stare, zaniedbane trochę mieszkanie, ale to nie był, nie wiem, nie było mieszkanie w stanie surowym. Ale tylko... to, panie redaktorze, jest uśredniany koszt. Są takie miejsca, jak na przykład w Bądzinie na Zachodniopomorskim, gdzie jest budynek po starej szkole, budynki nieużywane i można je przygotować i przystosować do zamieszkania, ale trzeba więcej nakładów. To jest koszt uśredniony. Bywa tak, że społeczne agencje najmu, które są tworzy, w ogóle nie muszą wydawać pieniędzy, tylko mają mieszkania ściągnięte z rynku, a ten, kto oddaje ten swój pustostan do tego, żeby go zagospodarować na 5 lat, ma taką ulgę, że nie płaci podatku do budżetu, więc tutaj obopólna korzyść. Pan wspomniał 1 800 000. To jest dane statystyczne, ale oczywiście, że nie wszystkie te mieszkania to są mieszkania, które są gotowe, czy właściciele ich są gotowi do tego, żeby je przygotować i wydzierżawić na 5 lat, bo taki jest tutaj obowiązek, jeżeli państwo daje nakłady, żeby to 5 lat pracowało.
63 tysiące jest w rękach samorządów, tak? A mówimy tu o możliwościach prywatnych. To jest pewien potencjał do wykorzystania. Trzeba o tej liczbie mówić, ale to nie jest tak, że teraz cała polityka państwa pójdzie na ten kierunek. Tutaj trzeba pewne rzeczy dywersyfikować. Niektórzy kupią mieszkanie, jest tutaj możliwość kredytu tańszego, niektórzy mają mieszkania komunalne, bo mają niskie dochody, a niektórzy potrzebują na jakiś czas wynająć tanie mieszkania. I tutaj ta grupa jest różna i tak naprawdę ta oferta państwa powinna być różna, ale zawsze z wykorzystaniem tego potencjału, który już jest, po najniższych kosztach, a to jest jedyna taka możliwość. To jeszcze w internetowej dogrywce do tego tematu wrócimy, a teraz pani minister na koniec radiowej części zapytam o wczorajszą komisję, Sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny i niewpuszczenie na jej obrady, mimo przepustek osób niepełnosprawnych, które uczestniczyły w sejmowym proteście. Jak pani minister ocenia to działanie szefostwa komisji, prezydium komisji? No, nie jest jakby moim zadaniem ocenianie działań szefowej komisji, natomiast to już była jej decyzja. Z tego, co słyszałam, ona podjęła decyzję o tym, żeby można było uczestniczyć. Ale ocenić jak najbardziej pani minister może. Zdalnie. Może pani powiedzieć mądrze, źle, głupio. Znaczy ja powiem tak, ja uważam, że udział strony społecznej w każdym, nawet tej, która ma głośno artykułowane postulaty, jest z korzyścią i trzeba też stawić czasem czoło temu, że ten dialog jest trochę trudniejszy. Ja rozumiem, że ważne było... Czyli to błąd, jak rozumiem. Ważne było przeprocedowanie szybko i merytorycznie tej ustawy, żeby jakby bez zbędnych tam różnych innych rzeczy. I tutaj mogę zrozumieć działanie pani przewodniczącej. Natomiast ja osobiście uważam, że też trzeba umieć słuchać i jakby prowadzić dialog również z ludźmi, którzy głośno wyrażają swoje emocje, mają je mieć prawo. I taka jest też rola polityka i trzeba też brać to pod uwagę. Więc Ja osobiście uważam, że jak gdybym to ode mnie zależało, ja bym wpuściła te osoby i prowadziła z nimi rozmowę na tych warunkach, na ile pozwalają warunki pracy w komisji. A mówiła to Agnieszka Ścigaj, minister do spraw integracji. Pani minister zostanie z nami. Zapraszamy na internetową dogrywkę Sedna Sprawy. Dobrego dnia życzymy słuchaczom Radia Plus. Radio Plus. Sedno Sprawy. Minister Agnieszka Ścigaj cały czas jest z nami. Pani minister, mówiliśmy o tych pustostanach. 1 800 000 zewidencjonowano takich lokali. W perspektywie roku, powiedzmy, ile uda się oddać do użytku, bo to faktycznie mogłoby być rozwiązanie nie tylko jeżeli chodzi o uchodźców, ale w ogóle na skalę ogólnokrajową rozwiązanie problemu na rynku mieszkaniowym w dużej mierze, też obniżenie cen i tak dalej, no to tak, rewolucja mogłaby być, gdyby oddano jakąś znaczącą część z tych lokali. Rzeczywiście program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i samorządów, i organizacji pozarządowych. Okazuje się, że potrzeb w tym zakresie jest dużo i dużo możliwości. To jest też tak, że ten program ma taki mechanizm samo się finansujący. To nie jest tylko tak, że państwo tutaj będzie w jakiś sposób tylko i wyłącznie partycypowało. A jakieś liczby, pani minister, ile tych mieszkań będzie oddanych w ciągu roku, powiedzmy? W rządowym programie tym zakładamy na 5 lat, bo to ten program miałby być 5-letni, to zakładamy około na razie 100 tysięcy rocznie, więc to nie jest jakaś wielka liczba, ale no, głównie, to ale to w różnych samorządach 40 mieszkań, czyli czy 50 w mieszkań. 5 lat pół dużo. Miliona mieszkań będzie oddanych, pani minister, 100 tysięcy rocznie, tak? Program jest opracowany, co szacunkowane, jeśli chodzi o kwoty, więc ja na razie nie mogę się tutaj powiedzieć, natomiast tak jak powiedziałam, że on w całości nie będzie tego finansował, on da narzędzie, jakim jest SAN i możliwości gospodarowania i ściągania z rynku prywatnego, bo do tej pory to nie było możliwe. Jakby nie miała gmina możliwości wziąć od prywatnego właściciela mieszkania na 5 lat i gospodarować tym mieniem. Teraz chcemy wypromować to narzędzie Społecznej Agencji Najmu, która w pewnym sensie będzie te mieszkania ściągała z rynku i też nie zawsze będą to mieszkania do remontu. Więc nie zawsze to będzie oszacowane w programach i w finansach publicznych. To po prostu będą mieszkania, które agencja samorządowa przejmie pewną odpowiedzialność za lokatora, bo to jest bardzo ważne, wesprze tego lokatora, żeby miał płynność finansową, a z drugiej strony państwo zwolni tą osobę z płacenia podatku od wynajmowania tego mieszkania. Więc wspólna korzyść, taki samofunkcjonujący mechanizm, który de facto narzędzie w przyszłości pozwoli nawet wyjść poza te liczby, jeżeli będzie sprawnie przez samorządy wykorzystany. Ale to jeżeli plan 500 000 w ciągu 5 lat, a do tej pory, jakie to liczby, pani minister?
minister? Znaczy w tej chwili mamy tylko pilotaż tego programu i mamy w pilotażu 120 mieszkań, więc to jest dość symboliczne. Kropelka w tym morzu. Ale tak, ale tutaj chodziło, panie redaktorze, bardziej o sprawdzenie pewnych mechanizmów prawnych i finansowych, bo to jest bardzo innowacyjny projekt. Do tej pory takiego działania nie było, żeby organizacja pozarządowa remontowała mieszkania z rynku prywatnego i jednocześnie miała porozumienie z gminą i razem z nią zasiedlała te mieszkania. Więc tutaj to jest rzeczywiście innowacja. Chcemy sprawdzić w gminach wiejskich, miejskich, jak to będzie funkcjonowało, co ewentualnie poprawić w prawie, żeby na przyszłość to był taki mechanizm, o którym opowiadałam. Pani minister, to teraz trochę o polityce twardej porozmawiajmy. Pani będzie ubiegała się o mandat poselski w najbliższych wyborach, w jesiennych wyborach parlamentarnych? Ja takiej decyzji jeszcze nie podjęłam. Ja moje dwie kadencje, jeśli chodzi o tą decyzję, podejmowałam właściwie przed samą rejestracją list, bo mam za mało czasu, żeby wprowadzić te działania, o których tutaj mówiliśmy, żebym jeszcze w tym momencie zajmowała się jakby dywagacją o przyszłym starcie. Mam zadanie do wykonania, mam mało na nie czasu, muszę je szybko zrobić i wtedy dopiero będę się zastanawiać nawet z takim poczuciem, czy dobrze to zadanie zrobiłam, czy rzeczywiście moje działania się przysłużyły i wtedy z otwartą przyłbicą stanę przed wyborcami, tak? Ale jest pani minister członkiem rządu Prawa i Sprawiedliwości, więc rozumiem, że bardzo prawdopodobny jest start pani minister z list Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, naprawdę nie chcę w żaden sposób tutaj mówić. No ale to ja... z jakich list, pani minister? No to chyba z Prawa i Sprawiedliwości, tylko te wchodzą. Ale proszę mi uwierzyć, w ogóle nie myślę w tym momencie jeszcze o starcie w wyborach. Myślę o wykonaniu swojej pracy minister, tak jak... w tej kadencji, którą teraz mam. I to jest najważniejsze dla mnie. We wszystko wierzę, co pani minister mówi, oprócz tego, że nie myśli pani teraz o tym, czy będzie startowała, czy nie w wyborach parlamentarnych. Znaczy, myślę w takim sensie, że nie wiem, co zrobię. Mm-hmm. I to jest proste. Ale jeżeli nie tak, wiem, to listy Prawa i Sprawiedliwości. To decyzja jest przede mną i tak naprawdę... jeszcze jej nie podjęłam i trudno mi teraz powiedzieć, jaka ona będzie ta decyzja. A jak ocenia pani minister jako no, była członkini Kukiz 15, klubu Kukiz 15, potem też pani współpracowała z Pawłem Kukizem, razem startowaliście z list Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmu. Jak pani ocenia to, co robi teraz Paweł Kukiz? Bo część jego byłych współpracowników mocno go krytykuje, no chociażby Stanisław Tyszka, który bardzo blisko i długo był z Pawłem Kukizem w tym studiu, mówił, że zupełnie tego nie rozumie i uważa, że zaprzecza sam sobie Paweł Kukiz. Jak pani minister na to patrzy? Dla Pawła Kukiza, ile go znam tyle lat, ważny jest cel, który on sobie założył na początku swojej kariery politycznej, do której się wziął. I on cały czas tego celu się trzyma. Dojście do tego celu jest różne. Moja droga jest różna, ja również mam pewien cel. Stanisława Tyszki pewnie różna, albo może nie ma żadnego celu. Natomiast Paweł Kukiz jest bardzo konsekwentny. On mimo tego wszystkiego krytycznego otoczenia jego drogi do tego celu, on jest skuteczny. Proszę zauważyć, że on jemu właśnie jako niewielkiemu kołu udało się wprowadzić pewne zmiany, które od samego początku postulowaliśmy. No, postulatem była kwota wolna 30 tysięcy od podatku Kukiz 15. No, to między innymi no nie, ale to akurat nie w wyniku presji Pawła Kukiza wprowadzono rok temu. To jeszcze było przed jego umową z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli dobrze pamiętam, bo to wtedy jeszcze porozumienie było. Dokładnie, tak. Ale no, ja mogłabym tego bym nie łączył, pani ja mogłabym wymienić różne elementy, no ale to jest zbieżne na przykład z tym, dlaczego pan zapytał, dlaczego akurat z Prawem i Sprawiedliwością. No bo między innymi taki postulat został wprowadzony. Tak? Natomiast... To Platforma teraz proponuje 60 tysięcy kwotę wolną od podatku. No, ale Platforma Kukizowi i wcześniej proponowała wiele, wiele rzeczy i 8 lat nie spełniła nawet pół punktu. Tutaj jest kwestia oceny wiarygodności. Natomiast ja powiem jedno. W polityce ważni są ludzie, którzy w pewnym sensie mogą ją w przyszłości zmienić. I czym więcej takich osób, ja wiem, że w naszym środowisku i w środowisku również Prawa i Sprawiedliwości jest wiele osób, które myśli o Jowach, dla których referenda są ważne, dla których pewna wolność gospodarcza jest ważna i jak to osiągniemy, ale na pewno rzeczywistość mogą zmienić ludzie w takim systemie, jaki mamy, system partyjny. Trzeba wybrać listę, pan powiedział, trzeba się z kimś dogadać, bo polityka to jest umiejętność tego rozmawiania o tych postulatach, ale najważniejsze być skutecznym. Ja uważam, że on jest skuteczny i uważam, że dąży do swoich celów. Można oceniać jego drogę różnie przez pryzmat różnych własnych doświadczeń, ale to jest jego droga i on prawo ma tą drogą krążyć i walczyć o te swoje postulaty. A pani minister otrzymała propozycję startowania z list Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu? Czy jeszcze taka nie padła?
Tak, naprawdę, panie redaktorze, ja tych rozmów nie toczyłam o startowaniu do Sejmu. Moje rozmowy z panem premierem, które są bardzo intensywne, skupiają się na wdrożeniu teraz tego programu, zeskalowaniu w całej Polsce. To jest parę miesięcy, jest kampania. To jest bardzo trudny dla mnie czas, kiedy takie innowacyjne projekty można wprowadzić, a jednak podejmuję się tego. Ale gdybym się rozbiła teraz na tego, jakby dyskusję o miejscach na listach, to niech mi pan uwierzy, program byłoby mi ciężko zrealizować. To pani na koniec jeszcze o jedną rzecz zapytam, wracając do tematu uchodźców, bo pamiętam, że i pani minister Paweł Szefernaker wielokrotnie mówiliście o tym, że ważne jest, żeby udało się ich, tak brzydko trochę mówiąc, rozprowadzić po kraju, żeby nie byli głównie w tych największych miastach, czy blisko granicy z Ukrainą, bo tam też masowo zamieszkali uchodźcy. Czy ten proces udało się jakoś przeprowadzić? Tak, rzeczywiście obserwuje się taki trend. Cały czas jednak jest duże skupiska w dużych miastach, no ale to chyba jest naturalne i tak jakby całkowicie nie przeniesiemy szali na inne miejscowości, ale niemniej jednak za pracą i za właśnie tańszym mieszkaniem, które no niestety w tej chwili czy w Warszawie, czy w Krakowie jest mało dostępne, a oni sami przenoszą swoją przestrzeń życiową i co jest bardzo ważne, miejsca w szkołach, czyli opiekę nad dziećmi, miejsca w przedszkolach, w żłobkach, w mniejszych miejscowościach, tam jest większa dostępność niż w tych dużych miastach i to jest taki bodziec motywujący. To, co na pewno udało się zrobić, to bardzo dużą część osób przenieść z miejsc zbiorowego zakwaterowania. Tam jest w tej chwili około niecałe 70 tysięcy osób i to są to osoby... też nie tak mało ciągle. No nie jest tak mało, ale w porównaniu z tymi liczbami, jasne, które były wcześniej, no to zdecydowanie mniej. Natomiast ten proces cały czas postępuje, bo on co miesiąc kilka tysięcy osób udaje się znaleźć im mieszkania i to są osoby najczęściej, które no trochę trudniej, nie radzą sobie same, no bo na przykład nie są starsze, czy są niepełnosprawne, czy są to matki z opiekujące się dziećmi. A mówiła to Agnieszka Ścigaj, minister do spraw integracji. Bardzo dziękuję pani minister za rozmowę. Państwu dziękuję bardzo za uwagę i życzę dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Czas na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej programem Ekspres Biedrzycki. Idzie. Dzień dobry Państwu w czwartek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka. Witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Już za chwilę u Państwa Krzysztof Kwiatkowski, senator, były minister sprawiedliwości, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, a po godzinie 9.45 bardzo cieszę się na to spotkanie. Dawno u nas nie widziana pani doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Myślę, że tylko sobie charakterystyczny sposób skomentuje wszystko to, co działo się przez ostatni tydzień i dzieje nadal w polskiej polityce. Zaczynamy jednak oczywiście, jak zwykle, od aktualności i od kolejnego przegranego głosowania przez obóz Zjednoczonej Prawicy. Tym razem w sprawie powołania Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów, czyli tak zwanej Komisji Weryfikacyjnej. Wcześniej uchwałę odrzucającą ten projekt podjął Senat. No i za przyjęciem wniosku Senatu wczoraj na komisji głosowało 21 posłów, a przeciw było 19. Kluczowe jednak, drodzy Państwo, okaże się głosowanie na posiedzeniu plenarnym jutro w tej sprawie. Nieoficjalnie mówi się o tym, że komisja, która ma polować na Donalda Tuska, przejdzie jednym albo dwoma głosami i decyzję ostateczną w sprawie powołania komisji weryfikacyjnej będzie musiał podjąć prezydent. Prezydent, który po raz kolejny wypowiedział się w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, był pytany przez dziennikarzy o spór i paraliż w Trybunale.
i o projekt ustawy o zmianie składu osobowego Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego właśnie. No i prezydent stwierdził, że, tutaj cytat, jakiekolwiek konflikty w tej instytucji są bulwersujące i niesmaczne. Dodał też, że powinny zostać zamknięte i nie powinny w żaden sposób wpływać na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, a sprawa Trybunału niespiesznie, jak Państwo wiedzą, toczy się właśnie swoim tempem. Nie wiem, czy prezydent jest usatysfakcjonowany obecnym rozwojem sytuacji. Pewnie wypowie się po raz kolejny w tej sprawie. Szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz Jacek Żalek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ten człowiek, który został usunięty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, obaj panowie mogą zostać bez immunitetów. Sejmowa Komisja Regulaminowa bowiem jest za wyrażeniem zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia drogowe obu panów, i pana Mariana Banasia, i Jacka Żalka. Banaś, w przeciwieństwie do pana Żalka, sam jako szef NIK-u nie może zrzec się immunitetu, ale już zapewnił, że, tutaj cytat, poddaje się temu procesowi i zobowiązuje się do zapłacenia mandatu. Taka postawa szefa NIK. To jest program Ekspres Biedrzycki. Zaczynamy. Jeszcze Państwu przypomnę, że Sejmowa Komisja odrzuciła wczoraj wniosek o powołanie Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Dość niespodziewanie. Prawo i Sprawiedliwość oraz partia Zbigniewa Ziobry, Suwerenna Polska, przegrały w Sejmowej Komisji głosowanie dotyczące badania rosyjskich wpływów przez Komisję, od której werdyktów, przypomnę Państwu, bo to bardzo ważne, nie byłoby się można nawet odwołać. Najważniejsza batalia jednak jeszcze przed nami, dlatego że, jak wspominałam, ostateczne głosowanie w sprawie powołania tej komisji odbędzie się jutro na posiedzeniu plenarnym Sejmu. No, na razie jednak Sejmowa Komisja rekomenduje odrzucenie tego projektu powołującego komisję, jak to się już mówi popularnie i potocznie w Sejmie, do spraw polowania na Donalda Tuska. Wczoraj większość w cudzysłowie parlamentarna nie miała. Za wnioskiem, przypomnę, o odrzucenie tego projektu było 21 posłów, przeciw 19. No i przypomnę tylko Państwu, że komisja ma badać działania od 2007 roku, a więc od, pewnie zbieg okoliczności, początku rządów Platformy Obywatelskiej. Bywa więc nazywana batem na Tuska albo Lex Tusk. No i według, przypomnę Państwu, na przykład Janusza Kowalskiego z Suwerennej Polski, właśnie komisja chce postawić przed Trybunał Stanu byłego premiera Tuska, więc właściwie prawdziwe intencje zostały już przedstawione właśnie, jeżeli chodzi o pracę tej komisji. Ja tylko Państwu przypomnę i pewnie tę wypowiedź niejednokrotnie będziemy przypominać, że w rozmowie ze mną Donald Tusk powiedział, że nie obawia się powołania komisji weryfikacyjnej, ponieważ jest to ciało niekonstytucyjne. W związku z tym figę z makiem, to już moja interpretacja, będzie mogło wyrządzić Donaldowi Tuskowi w nadchodzącej kampanii wyborczej. Więc taka odpowiedź Donalda Tuska na razie padła. Pytanie, jaka ona będzie, jeżeli komisja weryfikacyjna stanie się faktem. O słowach prezydenta w sprawie Trybunału Konstytucyjnego już Państwu wspomniałam, ale przypomnę, że sędziowie Trybunału zarabiają ponad 30 tysięcy złotych miesięcznie, nawet jeżeli orzekną tylko jeden wyrok. Liczba wyroków maleje bardzo sukcesywnie, od kiedy na czele Trybunału stoi pani Julia Przyłębska. Liczba wyroków maleje, ale wynagrodzenia, to pewnie Państwa nie zdziwi, rosną. Sędziowie Trybunału zarabiają 30 tysięcy miesięcznie, nawet jeżeli orzekną tylko właśnie jeden wyrok. Pensje po raz kolejny mogą całkiem niedługo wzrosnąć. A przypomnę tylko Państwu, że na początku maja część sędziów w wyniku sporu nie pojawiła się w pracy w ogóle. W związku z tym nasi dziennikarze przyjrzeli się zarobkom sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No i okazało się, że wynagrodzenia sędziów rosną, mimo że liczba, jak już wspomniałam, tych orzekanych wyroków maleje. No i okazuje się właśnie, że 10 lat temu liczba wyroków wynosiła około 70 rocznie, a w 2022 było ich, kto z Państwa zgadnie. Ciekawe.
14. Taka sytuacja, otrzymuje się 30 tysięcy za to na przykład, że się nie przychodzi do pracy. No każdy by tak chciał, prawda? Wczoraj Jarosław Kaczyński wypowiedział się o 800+. No muszę przyznać, że to była zaskakująca konferencja prasowa i dość niespodziewana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Według ekspertów i obserwatorów polskiej sceny politycznej spowodowana trochę odpowiedzią Platformy Obywatelskiej na te propozycje, czyli tym pomysłem, żeby od 1 czerwca już 800+ wypłacać. Chcemy uchwalić ustawę o 800+ i o darmowych lekach jeszcze w tej kadencji, powiedział prezes Jarosław Kaczyński. Zapewnił, że trwają prace nad projektami zapowiedzianymi w trakcie ostatniej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. I właściwie nie wiadomo, o co chodzi i po co prezes Kaczyński wczoraj tę konferencję zwołał, bo on już na konwencji mówił o tym, że sprawa ma być załatwiona jeszcze w tej kadencji, no ale widać postanowił elektoratowi jeszcze przypomnieć i upewnić swój elektorat w tej bez wątpienia pewności. Także gotowy podobno ma być projekt dotyczący darmowych autostrad, ponieważ minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślał, że jego resort oraz Ministerstwo Finansów przygotowały, tu cytat, w szybkim tempie, nie wiem, czy to dobrze dla jakości tej ustawy, projekt pozwalający zaniechać poboru opłat na autostradach zarządzanych przez państwo. Mam nadzieję, że na tym posiedzeniu Sejmu sprawy wartko się potoczą i zostanie przyjęty, mówi minister Adamczyk i stwierdził, że ma także nadzieję, że Senat nie będzie zwlekał z tym projektem, ponieważ Polacy na te decyzje czekają niecierpliwie i z nadzieją. Przypomnę państwu, że chodzi o dwa odcinki dróg państwowych, na których łącznie możemy oszczędzić około 26 zł. Przypomnę jednocześnie, że jeden z kamieni milowych, na które zgodził się rząd premiera Mateusza Morawieckiego, zobowiązał polskie władze do zwiększenia płatnych odcinków dróg. Także jakieś takie rozdwojenie jaźni tutaj występuje i o tym na pewno z Krzysztofem Kwiatkowskim też porozmawiamy. Teraz bierzemy na tapet Przemysława Czarnka, który, proszę sobie wyobrazić, dostał naganę od Sejmowej Komisji Etyki. Pan minister został ukarany właśnie za styczniową wypowiedź, która padła w Sejmie. Wniosek, przypomnę tylko o ukaranie pana Czarnka, złożyły posłanki Koalicji Obywatelskiej, Katarzyna Lubnauer, Kinga Gajewska, Barbara Nowacka oraz Krystyna Szumilas. 17 stycznia po wypowiedzi Czarnka, która padła w Sejmie podczas posiedzenia Sejmu kilka dni wcześniej. Ja przypomnę państwu, co powiedział Przemysław Czarnek. Przez wiele lat jeździliście do Brukseli, do Strasburga, kłamaliście na temat Polski, Polaków, namawialiście brukselskich urzędników, żeby zabrali Polakom pieniądze. Nie nam, Polakom. Wasi europosłowie, Biedroń, nie Biedroń, Róża Wątun, coś tam po niemiecku, codziennie, namiętnie kłamali na temat Polski i Polaków, mówił wtedy Czarnek. No i efekt jest taki, że pan minister dostaje naganę. Nie sądzę, żeby jakoś srogo, szczerze mówiąc, się nią przejął. Aleksander Kwaśniewski wypowiedział się w sprawie aktywności Polski 2050 i mówi wprost, Szymon Hołownia popełnia błąd. Chodzi między innymi o marsz 4 dnia czerwca. No i stwierdził były prezydent, że oczywiście pytany o to, że Hołownia powiedział, że nie weźmie udziału w tym marszu. Stwierdził, no cóż, to jest jego decyzja. Dopytywany, czy to jest błąd, odpowiedział twierdząco, błąd, tu cytat, bo jeżeli chcemy zademonstrować i pokazać ludziom, że nawet jeżeli nie udało się stworzyć wspólnej listy, to jednak jest gotowość współpracy po wyborach, to takie gesty mają znaczenie, mówi prezydent Kwaśniewski i dodaje, one niczego nie przesądzają, ale ułatwiają później życie, że wszyscy byli, w związku z tym nie ma się na kogo boczyć. Nie sądzę, żeby wypowiedź byłego prezydenta przekonała Szymona Hołownię, no ale ocena jest jaka jest. Drodzy państwo, i teraz dwie jeszcze bardzo ważne sprawy, o których dzisiaj także będziemy bez wątpienia mówić. Dwie sprawy dotyczące tak naprawdę ludzi słabszych, najsłabszych, mniejszości oraz osób z niepełnosprawnościami. Od tych drugich zaczniemy. Na pewno państwo słyszeli o tej absolutnie bulwersującej, skandalicznej i nieakceptowalnej sytuacji, do której doszło ostatnio w Sejmie. Przypomnę, że osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie, nawet ci, którzy mieli odpowiednie przepustki do tego, żeby uczestniczyć bezpośrednio w pracach komisji, nie zostali wpuszczeni do Sejmu albo nie zostali wpuszczeni do sali obrad, gdzie tak naprawdę debatowano nad projektem, który no, ma wspomagać codzienne życie właśnie osób z niepełnosprawnościami. Efekt był taki, że część z nich została na ulicy przed Sejmem, część została do niego wpuszczona, ale do zupełnie innego kompleksu budynków i klęczała dosłownie na podłodze.
Wszystko to zostało spowodowane decyzją przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz wicerzeczniczką, co ciekawe, Prawa i Sprawiedliwości, pani Urszula Rusecka stwierdziła, że wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które chciały uczestniczyć we wtorkowym posiedzeniu komisji, mogły to uczynić zdalnie. Pani przewodnicząca zaproponowała uczestnictwo zdalne. A dlaczego? Ano dlatego, że stwierdziła, że trudno przewidzieć, jak osoby z niepełnosprawnościami będą się zachowywać. Czy nie przyniosą transparentów, czy nie będą krzyczeć i czy nie postanowią po raz kolejny zorganizować projektu, protestu. Przepraszam. Emocje w tym temacie u mnie akurat bardzo duże. No i no, efekt jest taki, jak już Państwu mówiłam. No a sposób traktowania polskich przez polskie władze właśnie tych słabych, no też jasno pokazuje, jak duża pogarda tak naprawdę jest w stosunku do tego środowiska. Chodziło o ustawę o świadczeniu wspierającym, no ale efekt jaki jest, każdy widzi. Kolejne bardzo potężne, takie ludzkie po prostu upokorzenie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, które codziennie muszą walczyć o to, żeby wstawać z łóżka i dostają taki policzek od polskich władz, od polskiego rządu, który to, jak sądzę, powinien szczególną troską to środowisko otoczyć, nawet jeżeli nie do końca się zgadza z poszczególnymi grupami, które w tym środowisku są i będą. Państwa ocenie. Pozostawiam tę sytuację. Proszę pamiętać, że jest kampania wyborcza. No i Rzecznik Praw Dziecka na koniec, który chce kontrolować szkoły przyjazne LGBTQ+. Nagle okazuje się, że Rzecznik Praw Dziecka jest, drodzy Państwo. Mikołaj Pawlak no, nie wypowiadał się jakoś specjalnie intensywnie w sytuacji totalnej zapaści psychiatrii dziecięcej. Nie wypowiadał się po fatalnych statystykach dotyczących prób samobójczych i udanych prób samobójczych przez dzieci, także będące przedstawicielami mniejszości. Nie wypowiadał się po jakoś bardzo intensywnie po no, tej przerażającej historii dotyczącej Kamila z Częstochowy i maltretowania polskich dzieci. Nie wypowiadał się jakoś bardzo intensywnie w sprawie konieczności zmiany systemu, która będzie chronić dzieci przed przemocowymi dorosłymi, no ale postanowił przypomnieć o sobie i o swojej obecności podczas konferencji Kościół, Edukacja, Wychowanie organizowanej w klasztorze w Wigrach przez Ruch Europa Christi i powiedział tak. Dzisiaj pojawił się w jednej z gazet, która staje się niemieckojęzyczna, raport o rankingu szkół przyjaznych pseudotęczy. Tak mówi pan Rzecznik Praw Dziecka. Zapewniam pana ministra, bo tam był także Przemysław Czarnek, i szanownych państwa, że zacznę jeszcze w maju od pierwszych 10-20 w ramach kontroli. Oświadczył oczywiście, zwracając się do uczestników, dodał, że chce sprawdzić, jak to wygląda, czym ta przyjazność się przejawia. Oczywiście wiodą prym szkoły warszawskie, dodał Rzecznik Praw Dziecka. I przypomnę państwu, że pan Rzecznik Praw Dziecka postanowił kontrolować szkoły przyjazne, a nie nieprzyjazne. No to jest totalny lot nad kukułczym gniazdem i ja postawię tu kropkę, zapraszając do studia Krzysztofa Kwiatkowskiego. Ministerstwo Infrastruktury wraz z Ministerstwem Finansów przygotowało w szybkim tempie projekt ustawy pozwalający zaniechać poboru opłat na autostradach zarządzanych przez państwo. Przypomnę, to autostrada A4 i autostrada A2 na wskazanych tamże odcinkach. Projekt ustawy został przekazany do KPRM-u przez Ministerstwo Infrastruktury wiodące w przygotowaniu tego projektu ustawy. Na posiedzeniu rządu w ubiegły wtorek projekt ustawy został przyjęty przez rząd, przekazany do Sejmu. 750 dni bez pieniędzy ze środków z Funduszu Odbudowy. Premier Morawiecki i minister Ziobro zachowują się jak chłopcy w krótkich spodenkach. Obrażają, a pieniędzy Polacy nie widzą. 750 dni bez pieniędzy z Unii Europejskiej, a Mateusz Morawiecki z Zbigniewem Ziobrą zajmują się wzajemnym policzkowaniem. Panie premierze, wstyd. W tym roku przede wszystkim
wprowadzamy tarcze antyinflacyjne, aby pomóc Polakom. Nie mówimy, że nie wiemy, gdzie są pieniądze zakopane, że nie wiemy, gdzie są włącznik, niskie, wysokie ceny. Wy drwicie z Polaków. Co opowiadacie, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, wasz szef, szanowny pan Donald Tusk, jak wypowiada się o Polakach? Hańba, to jest wstyd. Tu jest pytanie proste. Czy chcemy ekstraordynaryjnie, nawet bym użył tego słowa szybko, po prostu przełamać impas i zmusić tą ustawą Trybunał do wydania określonego orzeczenia, na który czekamy? Jasne? Krzysztof Kwiatkowski, senator Koła Senatorów Niezależnych, były prezes Najwyższej Izby Kontroli i były minister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Witam panią redaktor, witam wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają. Celowo zakończyliśmy tę zbitkę rozmaitych wypowiedzi z ubiegłego tygodnia wypowiedzią Tadeusza Cymańskiego, ponieważ według wielu ona po pierwsze pokazała prawdziwe intencje władzy dotyczące sposobu kontroli nad wymiarem sprawiedliwości, a po drugie, wielu było zdziwionych, że polityk Zjednoczonej Prawicy, to są słowa nie moje, podkreślę, tylko polityków Koalicji Obywatelskiej, między innymi, że no, dość niespodziewanie polityk Zjednoczonej Prawicy powiedział prawdę. Później się zaczął z tego wycofywać. Wczoraj pytany w Sejmie przez dziennikarzy, ganiany, żeby słuchał tej swojej wypowiedzi, ponieważ no, twierdził, że nie powiedział tego, co powiedział. No, kiedy już wysłuchał puszczanej z telefonu kilkakrotnie tej wypowiedzi właśnie z komisji, no, zaczął tłumaczyć, że to nie tak i że nie o to chodziło. O co chodziło, pana zdaniem? Wypowiedź Tadeusza Cymańskiego była jasna, prosta i czytelna. Przepraszam, jak łopatą po głowie. No powiedział to, po co jest ta ustawa, czyli że Trybunał Konstytucyjny ma wydać określony wyrok, tak jak oczekuje władza. I my możemy się uśmiechać, bo dzisiaj sprawa dotyczy ustawy o Sądzie Najwyższym i w tle będą argumenty, że robimy to po to, żeby odblokować fundusze europejskie, chociaż do tego pewno jeszcze przejdziemy. Równocześnie inne kamienie milowe naruszamy innymi ustawami, ale pomyślmy sobie, do Trybunału Konstytucyjnego w normalnych czasach, bo ten Trybunał jest z nim problem, on w ogóle generalnie nie pracuje, jak pokazują statystyki, sądy często kierują pytania, czy jakaś ustawa jest zgodna z Konstytucją, w czyim interesie? W interesie obywatela, bo Sąd Konstytucyjny, bo Trybunał Konstytucyjny jest też sądem, ocenia, czy jakaś ustawa przyjęta przez władzę nie narusza interesów. Pani redaktor, moich, każdego z tych, którzy nas słuchają, bo często jest tak, że jakaś ustawa może stać w kolizji z innymi przepisami, wprowadzając jakieś obowiązki, narzucając jakieś regulacje na nas, na zwykłych obywateli. Co się dowiedzieliśmy? Ten Sąd Konstytucyjny, czyli Trybunał Konstytucyjny, ma już nie orzekać w interesie obywateli, on ma orzekać w interesie władzy, tak jak władza chce, i co by nie powiedzieć o pośle Cymańskim, to za szczerość trzeba go cenić. Panie ministrze, tylko teraz tak, prezydent znów wypowiedział się o Trybunale Konstytucyjnym. Jakiś czas temu powiedział, że musi się odkłócić. Skoro jest skłócony, to niech się odkłóci. Teraz stwierdził, że ten paraliż Trybunału, ten pad, z którym mamy tam do czynienia, to jest sytuacja bulwersująca i niesmaczna. Powinna zostać zamknięta. No i dodał, że konflikty powinny być zamknięte i nie powinny absolutnie w żaden sposób wpływać na funkcjonowanie Trybunału. Kropka. Nie sądzę, żeby to jakoś wiele zmieniało, jeżeli chodzi o tę sytuację. Co do zasady, oczywiście zgoda, tylko znowu trzeba zadać pytanie, a kto tych ludzi, którzy się tak pięknie, mówię oczywiście z przekąsem, pokłócili, powołał? Wie pan, co odpowiada PiS? PiS odpowiada, Sejm powołał. Sejm powołał, tylko ja sobie zadałem trud i sprawdziłem, jaką większością głosów. Jaką większością? Za tymi kandydaturami głosowali wyłącznie posłowie Prawa i Sprawiedliwości i w niektórych przypadkach jeszcze posłowie partii Kukiz. No i kogo powoływali? Czy oni powoływali jakieś uznane autorytety prawnicze? Jakieś osoby o takim swojej pozycji zawodowej, że wiemy, że powołujemy osobę, która nie podda się żadnym naciskom i będzie właśnie orzekać w imieniu obywateli, patrząc na interesy obywateli. Nie. My tam mamy pana Piotrowicza, prokuratora stanu wojennego, przygarniętego przez Prawo i Sprawiedliwość do niedawna, posła PiS-u. Mamy panią Piotrowicz, która w ramach obiektywizmu, Polska jest członkiem, przepraszam, Pawłowicz, w ramach obiektywizmu powiedziała, że na przykład flaga Unii Europejskiej to szmata. Mamy tego typu autorytety prawnicze. No ręce opadają. I okazuje się, że nawet jak PiS powołuje
to osoby o wątpliwej reputacji w sensie ich dorobku zawodowego. No, kwintesencjonalnym przykładem jest oczywiście tutaj prokurator stanu wojennego, czyli pan Piotrowicz. To nawet te osoby, które dostały się tam wyłącznie ze względów polityczno-partyjno-podporządkowania ich właśnie obozowi politycznemu Prawa i Sprawiedliwości, to nawet one się wewnątrz swojego grona pokłóciły. No i Prawo i Sprawiedliwość postanowiło rozwiązać tę sprawę projektem ustawy zmieniającym skład osobowy Trybunału Konstytucyjnego, Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego, który to może orzekać właśnie w takich sprawach jak wniosek prezydenta dotyczący ustawy o Sądzie Najwyższym. Wiemy, że jest paraliż, ta sprawa nie jest rozpatrywana, w związku z tym nie wypełniamy jednego z głównych kamieni milowych, które to miały spowodować wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że przeciwna do tej pory lub też krytycznie nastawiona była suwerenna Polska Zbigniewa Ziobry do tego projektu. Ostatecznie jednak okazało się, że posłowie suwerennej Polski podnieśli ręce podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości za, zagłosowali z PiS-em, no i mamy efekt taki, że sprawa trafia na drugie czytanie, czyli już na posiedzenie plenarne Sejmu. Czym ona się zakończy pana zdaniem i w co gra Ziobro tutaj? Ziobro moim zdaniem gra oczywiście w to, o czym kuluary huczą, czyli że chce mieć wpływ na Trybunał Konstytucyjny, taki jak poseł Cymański, czyli jego poseł, do niedawna Solidarnej Polski, a teraz Suwerennej Polski. To a niedługo szczerze, prawdopodobnie PiSu, bo szczerze tak już się powiedział, tak, bo tańce godowe już się tam odbywają. Pan poseł Cymański teraz mówi, że on nie wie jeszcze, czy wstąpi do tej nowej partii. Ale o co chodzi Zbigniewowi Ziobrze? Wśród tych osób powołanych jest jedna z osób najbliższych. Był jego zastępca w prokuraturze, czyli prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Wie pan, co powiedział mi wczoraj Jacek Ozdoba, czyli jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry o panu Święczkowskim? Że pan Święczkowski jest niezależny, nie miał że nigdy ma to nic w DNA, wspólnego. Że ma niezależność w DNA i nie można go łączyć z wpływami Zbigniewa Ziobry. No, muszę powiedzieć, że jestem urzeczony tą wypowiedzią. Myślę, że tą niezależność pana Święczkowskiego on wielokrotnie udowadniał. Bym powiedział, faktycznie w wielu sprawach kierując prokuraturą i tam, kiedy na przykład nie uznał, że nie, 1 200 000 000 zł na budowanie elektrowni w Ostrołęce, która w momencie rozpoczęcia jego budowy przez PiS było wiadomo, że nie można jej nawet dokończyć, bo żaden bank nie skredytuje tej inwestycji. Okazało się, że na to też winnych nie ma. A dlaczego? Bo okazałoby się, że winni są wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. I takich właśnie niezależnych sędziów my tam mamy i takiego niezależnego sędziego na czele Trybunału Konstytucyjnego widziałby Zbigniew Ziobro w osobie Bogdana Święczkowskiego. Jest niestety pewien kłopot. Julia Przyłębska, która jak wiemy jest odkryciem prezesa Kaczyńskiego i urzekła go deserami, podwieczorkami, doskonałymi zupami i w ogóle obiadami, tak jest, cały czas uważa, że dalej jest prezesem, zamierza dalej być tym prezesem. No dobrze, to my wszystko wiemy, panie senatorze, tylko mi chodzi o to, jak to się skończy i czy Zbigniew Ziobro w tej chwili próbuje co? Uzyskać miejsca na listach wyborczych? Zbigniew Ziobro próbuje uzyskać dwie rzeczy. No właśnie. W sprawie Trybunału moim zdaniem próbuje uzyskać co najmniej taką zero-jedynkową, żelazny glejt, żelazną deklarację, że po Julii Przyłębskiej kolejnym prezesem będzie Święczkowski. Bogdan Święczkowski, a w sprawie list wyborczych, no to znowu kuluary parlamentarne huczą, że powiedział już, że nie około 20, jak dzisiaj ma obecnie posłów, ale ma mieć 40 biorących miejsc na listach poselskich Prawa i Sprawiedliwości. Ale tak to pan strzela? Czy takie są kuluarowe plotki w Sejmie? Wszędzie mówi i ja zakładam, że to jako tak zwana pozycja negocjacyjna, wyjściowa rzeczywiście może być prawdą. I co? Jeżeli tego nie dostanie, to pana zdaniem ostatecznie zagłosują przeciwko zmianie składu osobowego Trybunału? Nie inaczej wiem. Niż na komisji? Nie wiem, bo ja na przykład byłem przekonany i to też sprawdzimy już w najbliższy piątek, że Zbigniew Ziobro na przykład nie dopuści do głosowania tak zwanej ustawy Lex Tusk. Dlaczego? Bo ona mu zapiera bardzo wiele kompetencji. No jak? No ale to przecież nawet jego przyboczny Janusz Kowalski mówi, że chodzi o to, żeby Tuska przed Trybunał Stanu postawić. Ale na wczorajszą Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych nie stawili się wszyscy parlamentarzyści PiSu. I ja muszę powiedzieć, że ja na szybko sprawdzałem, ale tak mi się wydaje, że ta jedna osoba, która nie dotarła, to jest chyba polityk właśnie suwerennej Polski. Trzeba składać te wszystkie elementy. Jeżeli się tu mylę, to z góry przepraszam ze swoimi spiskowymi teoriami, ale chwila prawdy nastąpi już jutro na posiedzeniu. No właśnie, i dobrze, przekonamy się, czy weto senackie panie ministrze, i to jest bardzo poważna sprawa, bo my oczywiście
pod kątem takim politycznym te kwestie rozpatrujemy, że to jest polowanie na Tuska, że już właściwie wszystkie maski spadły i nie ukrywają, po co im ta komisja jest i tak dalej. Ale co jeżeli się okaże, że ona zostanie powołana? Po pierwsze, pani redaktor, to jest komisja od wyroków, w cudzysłowie, której nie można się odwołać w ogóle nawet. W praktyce nie. Ta ustawa to jest rzeczywiście kuriozum. Trzymam tą ustawę o tym specjalnym trybunale, czyli ustawę o badaniu wpływów rosyjskich. Bo my mówimy lex Tusk. Ja dokładnie przeczytam ustawę. O uwaga, pod wpływem rosyjskim mogą być osoby, które podejmowały czynności materialno-techniczne, czyli powielały nośniki informacji lub udostępniały ich treść osobom trzecim. No, czyli ktoś, kto drukował. Jeżeli pani Basia była funkcjonariuszem publicznym, bo jest zatrudniona w administracji publicznej i miała tego pecha, że obsługiwała kserokopiarkę, na którym powieliła jakieś informacje, które w ocenie tych wspaniałych politycznych śledczych, już widzę oczami wyobraźni w składzie komisji, Antoniego Macierewicza, Janusza Kowalskiego i podobnych obiektywnych śledczych, dojdzie do wniosku, że ona też podpada pod ten artykuł, no to też będzie objęta środkiem zaradczym. Oczywiście głównym celem jest kto inny. Głównym celem jest w tym przypadku akurat Donald Tusk i inni politycy opozycji, bo to nie tylko o tą jedną osobę chodzi, bo przecież wydanie środka zaradczego to jest kara, żaden środek zaradczy, że osoba przez 10 lat nie może pełnić funkcji, które dotyczą podejmowania decyzji w zakresie na przykład spraw finansowych, dotyczących środków publicznych, to jest eliminacja takiej osoby z możliwości pracy w administracji rządowej, z możliwości bycia posłem, senatorem, tam też każdy z nas odpowiada za budżet swojego biura poselskiego. To jest takie tępe narzędzie do tego, żeby utrącać przeciwników politycznych. I jedna rzecz. Czegoś takiego w wymiarze prawnym ja nie widziałem. Ten spectrybunał, ta czeka, taka jak z czasów Związku Sowieckiego, ma aż 5 kompetencji. Ma po pierwsze uprawnienia śledcze, ma prowadzić to postępowanie. Po drugie, ma uprawnienia oskarżyciela publicznego, bo ono formułuje ten akt. Po trzecie, ma uprawnienia sądu, bo ono wydaje ale ten środek zaradczy. Ale co ciekawe, nie ma wymogów, kto i jakie wykształcenie i kompetencje musi mieć, żeby zasiadać w tej komisji. Kiedyś mówiono, nie matura, lecz chęć szczera zrobić ciebie oficera. Teraz można powiedzieć, że nie kompetencje, nie wiedza, tylko wiara w Prawo i Sprawiedliwość, w nieomylność prezesa, w winę opozycji może doprowadzić cię do mianowania na członka tej komisji. No i powtarzam pytanie, panie senatorze, co się wydarzy, jeżeli prezydent podpisze tę ustawę? Czy pan po prostu nie wierzy w to, że on ją podpisze? Ja nie do końca jestem w 100% pewny, czy ona przejdzie przez Sejm na odrzucenie weta. No plotki mówią, że podobno 200... jeden... Ale zaraz zobaczymy, kto tu jest miękkiszonem. Czy premier, czy minister Ziobro. Już mówię dlaczego. No. Przecież ta ustawa zabiera kompetencje ministrowi Ziobro. To on dzisiaj decyduje, kto jest objęty śledztwem. Przeciwko komu kieruje akt oskarżenia do sądu. A co proponuje ta ustawa? Ustawa proponuje powołanie specjalnej komisji. Uwaga, na czele której kto będzie? Osoba powołana przez kogo? Przez jego największego wroga, premiera Mateusza Morawieckiego. Gdzie komisja będzie pracować? Kto ją będzie obsługiwać? Pracownicy kancelarii premiera. Czy aby na pewno? Czyli nie ma prokurator generalny Zbigniew Ziobro chce takie kompetencje przekazać. Panie ministrze, ale wie pan, że to jest decyzja polityczna. Tutaj już Ziobro się, nie wiem, myśli pan, że Ziobro się może postawić w tej sprawie? Nie wiem, czekam. Moim zdaniem oczywiście jest to spakietowane z tymi rozmowami dotyczącymi list wyborczych. Jaki tego będzie efekt, to się przekonamy. Ponawiam pytanie. Co zrobi pana zdaniem? Czy prezydent odważy się podpisać takie coś? Czy jak pani redaktor mnie pyta, czy prezydent będzie przestrzegał konstytucji, to chcę wierzyć, że będzie przestrzegał. A konstytucja mówi, że jest strażnikiem zapisów konstytucji. Panie ministrze, byśmy tak serio mogli porozmawiać. Kilkanaście złamanych artykułów konstytucji w tej ustawie. Wszyscy konstytucjonaliści, braliśmy ludzi z różnych opcji politycznych, wszyscy mówią to samo. Tej ustawy nie można poprawić. Ją trzeba odrzucić w całości. Ona jest niezgodna z konstytucją, z kodeksem karnym, z kodeksem postępowania karnego, z Europejską Kartą Praw Człowieka i Obywatela. Sposób powoływania sędziów nocą też był nie do końca równoległy z przepisami konstytucji. W związku z tym zostawmy argumenty konstytucyjne. Raczej myślę o kwestiach tego, czy pan prezydent Andrzej Duda myśli o swojej przyszłości. To jest bardzo młody człowiek, a myślę, że podpisanie się pod takim potworkiem, jakim jest projekt komisji weryfikacyjnej, nie wpłynie na niego absolutnie pozytywnie. Nie wpłynie pozytywnie na nikogo, kto choćby pół palca by dołożył do tego projektu, bo to jest trochę tak,
że cywilizowane kraje wprowadziły pewien standard w XX i XXI wieku tym bardziej. Jeżeli jest domniemanie, że możesz popełnić, że mogłeś popełnić, ja już pomijam to, że ten czyn wpływów rosyjskich jest tu tak nieopisany, że w zasadzie wszystko można pod to podciągnąć. To jest domniemanie niewinności. Masz prawo do obrony. Tutaj środki zaradcze są wydawane w takim trybie, w praktyce. Co jeśli ta komisja powstanie? Co jeśli ta komisja powstanie? Jeżeli ta komisja powstanie, to nie mam żadnej wątpliwości, że wejdziemy po raz kolejny w kolizję z Unią Europejską i jest już świadome wyprowadzenie nas i z Unii Europejskiej i, uwaga, wprowadzenie nas w konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Tym pan sądzi? O, dziękuję, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Naprawdę pan uważa, że komisja weryfikacyjna spowoduje konflikt ze Stanami Zjednoczonymi? Ale ja nie mam żadnej wątpliwości. Mm. No nie ma czegoś takiego jak specjalne trybunały, nawet trybunały wojenne. Czyli w państwie, które jest w stanie wojny, mają opisaną procedurę. Tu tego nie ma. Czy pan redaktor wie, że członkowie tej komisji za nic nie ponoszą odpowiedzialności? Tak, to oni wiem. Mogą odpowiadać dowolne farmazony, pani... o dowolnej osobie mówić, że są agentem, złodziejem. Panie ministrze, ale Jarosław Kaczyński nie zdaje sobie sprawy z tego, że wepchnie nas w konflikt ze Stanami. Czy ta wintojra na Tusku jest istotniejsza niż konflikt z największym sojusznikiem? Oczywiście, że zdaje sobie sprawę, no ale tu cel jest inny, żeby mieć w razie czego wentyl bezpieczeństwa, że jeżeli opozycja wygra wybory, ludzie znużeni już tymi aferami, tym każdego dnia, gdzie czytamy, wczoraj pani Sadurska, kolejny milioner, była posłanka PiSu, ponad 2 miliony zarabia w jeden rok, że kiedy ludzie będą już tym zmęczeni i nie będą chcieli przedłużać mandatu Prawa i Sprawiedliwości, to on ma takie narzędzie, że dowolnego polityka utrąci, czyli Że ci politycy nie będą sobie nic z tego robić. Tusk u mnie powiedział, siedząc tutaj na tym krześle, pani redaktor, mnie to nie interesuje. Znaczy, to jest ciało pozaprawne i ja nie mam zamiaru się przejmować jego pracami. Trudno się przejmować pracami tego ciała, ale my wchodzimy już w sferę chaosu. Bo państwo w XXI wieku działa w oparciu o instytucje, o mechanizmy, bo inaczej zmieniamy się w jakąś republikę bananową, w której prawo stanowi ten, kto jest silniejszy. Przecież do tego się przyzwyczailiśmy modelu, że w Polsce są sądy, jest prokuratura, jest administracja publiczna działająca według pewnego standardu, a to wszystko jest wyrzucane do kosza tą ustawą. Dobrze, czekamy jutro. Jutro prawdopodobnie decyzja w sprawie komisji. Informacje, które na dzisiaj są takie, że jutro na posiedzeniu plenarnym będzie to głosowanie. Chyba, że coś się zmieni. No wiadomo, jak to jest z porządkiem obrad w Sejmie, prawda? Zupełnie niespodziewane. Ale może do tego porządku rzeczy się dzieją. Może do tego porządku wejdzie inna ustawa o tak zwanych darmowych lekach, która leży w Sejmie już prawie od 2 lat. Senacka inicjatywa, nie trzeba czekać na deklarację prezesa Kaczyńskiego. Przecież dzisiejszy Super Express donosi, że niestety coraz więcej emerytów przestaje wykupywać leki, bo nie ma na to pieniędzy, więc nie trzeba czekać do 1 stycznia 2024 roku, tylko wziąć się za pracę nad ustawą, którą w Senacie przygotowałem i którą Senat skierował do Sejmu. Prezes Kaczyński już podjął decyzję wczoraj dość niespodziewanie. Ale ja się nie obrażę, jak tą ustawę przepiszą, zgłoszą taką samą, przecież jak najszybciej pan to nie wie. Sam pan nie wierzy w to, co mówi. Ja zawsze wierzę w dobrą wolę i chęć pomagania innemu dziełu. Jarosław Kaczyński wczoraj dość niespodziewanie organizuje konferencję prasową. Mówi o 800+ i o darmowych lekach, podkreślając po raz kolejny, że w tej kadencji sprawa zostanie jeszcze załatwiona. Do tego dochodzi pan minister Andrzej Adamczyk, który mówi, że projekt w sprawie darmowych autostrad jest już gotowy. Po pierwsze, nie można go nazywać projektem o darmowych autostradach, bo to chodzi tylko o 2 krótkie odcinki. Około 250 kilometrów. Tak, tak. A poza tym, jak rozumiem, no to jest takie łamanie znowu zobowiązania dotyczącego kamieni milowych, bo jednym z kamieni milowych było zobowiązanie do zwiększenia liczby kilometrów płatnych dróg. Na to się zgodził premier. A teraz jego minister proponuje ustawę, która ma zmniejszać liczbę kilometrów płatnych. No to coś tutaj znowu nie gra. Mamy tu 3 scenariusze. Jarosław Kaczyński z przytupem ogłasza: drodzy Polacy, na odcinku 250 km w kraju autostrad i dróg ekspresowych, pomijam, że mamy ich kilka tysięcy, więc byłem aż przytłoczony tym dobrodziejstwem, bo jednocześnie mówi, że no z prywatnymi koncesjonariuszami to dopiero będziemy rozmawiać. Rozmawia, bym powiedział, tak bardzo statycznie, niedynamicznie, bo po ponad tygodniu od tej deklaracji przedstawiciele tych prywatnych podmiotów powiedzieli, że nikt, pies z kulawą
nogą z rządu się z nimi nie skontaktował, więc prezes Kaczyński ogłasza, że te 250 km będzie bezpłatne. Pierw miało być to od 1 stycznia, teraz się już mówi, że od wakacji. No ale jednocześnie ten sam rząd, który prezes Kaczyński popiera, w Kamieniach Milowych, premier Morawiecki się pod tym podpisuje, pisze tak: zwiększymy rentowność kolei dzięki rozszerzeniu do 30 czerwca 2024 roku, uwaga, systemu opłat drogowych o dodatkowe 1400 km. Mm-hmm. Czyli nie, no tylko nie dadzą nam 250, no, to o tym mówię właśnie, ale jeszcze na 1400, tak, PiS powiedział, przywalimy, tak, wam dodatkowe, mm-hmm, no opłaty. Wytłumaczenie jest takie. Jeżeli rzeczywiście PiS to przeprowadzi, a to może przeprowadzić, wchodzi to od 1 stycznia. Komisja Europejska mówi oczywistą oczywistość, jak mówił klasyk. No ale zaraz podpisaliście, że chcecie wy, drogi rządzie, mhm, PiSu, chcecie wprowadzać dodatkowe opłaty. No więc prezes Kaczyński wyjdzie i powie: widzicie Polacy, ta zła Unia Europejska znowu nam narzuca regulacje. My chcieliśmy, ale musimy się z tego wycofać, bo ci źli biurokraci nam to narzucają. Tylko prezes też nie dodał, że ci biedni emeryci, którzy nie mają za co wykupić leków, będą finansować to, że te autostrady dla zamożnych osób z Niemiec na przykład będą bezpłatne. Dla wszystkich, bo wszystkie samochody, prawda, osobowe, no my nie mamy systemu opłat na przykład dla obcokrajowców. Absolutnie tak. Albo będzie drugi motyw, mhm, że PiS już świadomie nie chce pieniędzy z funduszy europejskich, no bo taki warunek wpisał, żeby fundusze europejskie uzyskać, i bym powiedział, dzisiaj chcę wprowadzić tę regulację, bo świadomie już nie chcę żadnego porozumienia z Komisją Europejską, ale to też musimy powiedzieć tym, którzy nas obserwują. Setki miliardów złotych z Krajowego Programu Odbudowy, z nowej perspektywy budżetowej do Polski nie napłyną. Pieniądze na zdrowie, na infrastrukturę, na oświatę, na bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej, panie ministrze, bo to jest rzecz, o której ja się wczoraj tak naprawdę dowiedziałam. Generał Jarosław Kraszewski tutaj był i powiedział wprost, że pamięta pan tą sytuację, że do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wojsko zwróciło się, żeby zakupić system kontroli dronów i tak dalej. I były zaplanowane programy właśnie kontroli przestrzeni powietrznej w tym aspekcie również, które miały być sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy. I nie są, bo nie ma pieniędzy z KPO w dalszym ciągu, a co się dzieje w przestrzeni powietrznej, wszyscy ale widzimy. Ale pani redaktor, to ma dzisiaj taki twardy i ostry humor. Jakie drony? Przecież ta władza rakiety sześciometrowej, która waży kilka ton, nie potrafi odnaleźć balonu, który porusza się statecznie w przestworzach, a my mówimy o dronach. Bądźmy poważni. Ta władza dopiero jak, przepraszam, inwazja marsjanów by wylądowała na placu defilad w Warszawie, to może łaskawie coś by zauważyła, chociaż tego też nie jestem pewny. Dobrze, to teraz jeszcze dwie, dość szybko, jeśli mogę poprosić, bo czas nam się kończy, sprawy. Osoby z niepełnosprawnościami, panie ministrze, nie zostały wpuszczone na obrady komisji, mimo że miały przepustki. Część z nich w ogóle nie weszła do Sejmu, część została gdzieś zamknięta w innym budynku sejmowym, musiała klęczeć przed drzwiami, bo pani przewodnicząca z PiSu powiedziała, że przecież mogą uczestniczyć zdalnie, a nie zostali wpuszczeni, no bo przecież mogli zrobić raban, mogli przynieść jakieś transparenty, zacząć znowu protestować. Wydaje mi się, że sposób traktowania najsłabszych przez władzę świadczy o pewnej kondycji, w której znajdujemy się my wszyscy i nasze państwo także. Jak można było dopuścić, pana zdaniem, do takiej sytuacji, żeby w taki sposób upokarzać ludzi najsłabszych? Nawet jeżeli się PiS nie zgadza, bo powie, że pani Hartwich jest w klubie Koalicji Obywatelskiej, to jednak jej syn jest osobą z niepełnosprawnością. Jemu także należy się szacunek. Ja w tym miejscu jedyne, co mogę zrobić, to chciałem przeprosić wszystkie osoby z niepełnosprawnością, że dla państwa budynek polskiego parlamentu będzie już na zawsze wiązał się ze wspomnieniami upokorzenia, ze wspomnieniami nieludzkiego traktowania. Mam prośbę, pamiętajcie państwo, że za tymi decyzjami są określone osoby. To nie była decyzja wszystkich parlamentarzystów. Mówię o tym ze smutkiem, bo miejsce siedziby władzy ustawodawczej, czyli tworzenia tego prawa, ja w zamierzeniach mówi się, że
Prawo powstaje w dialogu, w rozmowie z ludźmi. Tutaj pokazaliśmy tym najsłabszym. Osoby niepełnosprawne to są często osoby od nas zależne, czy to w możliwości przemieszczania się, realizowania podstawowych potrzeb. Tu, przepraszam, pokazaliśmy tym osobom niepełnosprawnym to, co pokazała posłanka Lichocka na sali plenarnej. Środkowy palec, panie senatorze, nazwijmy to po imieniu. Jest mi bardzo, bardzo przykro, że tak państwo potraktowano. Mogę powiedzieć jedną rzecz. Na senacką Komisję Ustawodawczą, której pracami kieruję, zawsze są zapraszani wszyscy ci, którzy powinni być poproszeni o przedstawienie swojej opinii. Czasami w posiedzeniu mojej komisji uczestniczy kilkadziesiąt osób. Jest mi głupio, jest mi przykro. Po wyborach to zmienimy. Sejm i Senat będzie miejscem rzeczywistej dialogu, debaty i szacunku do każdego człowieka, niezależnie od tego... Także interesować. Pełna zgoda. W Senacie pracowaliśmy nad też różnymi inicjatywami, które rozwiązują problemy tej grupy. Niestety jest to grupa niemała, musimy o tym pamiętać. I pewną miarą cywilizacji, miarą rozwoju ludzkości, miarą tego, gdzie się znajdujemy w historii człowieka i człowieczeństwa, jest to, że instytucje rządowe powinny się upominać o tych najsłabszych, o ich interes. A propos instytucji mniejszości najsłabszych. Jeszcze na sam koniec chciałabym pana zapytać o aktywność Rzecznika Praw Dziecka, pana Mikołaja Pawlaka. Na początku naszego programu wspomniałam dzisiaj, że nie zajmuje się zapaścią psychiatrii dziecięcej, liczbą samobójstw czy też prób samobójczych wśród młodych. Nieduża też była jego aktywność w kontekście całej dyskusji, która przez Polskę się przetoczyła, jeżeli chodzi o system ochrony najmłodszych przed przemocowymi dorosłymi. No ale teraz nagle postanowił włączyć swoją aktywność, żeby skontrolować szkoły, które w rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+, są na pierwszych miejscach. Dodał przy okazji, że jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności na pierwszych miejscach są szkoły warszawskie. Panie redaktor, o co chodzi z tym rankingiem? Właśnie, to jest ranking robiony przez młodych ludzi, nie tylko ze środowisk LGBTQ+. Nie, to, bo to nie chodzi o promocję jakichś postaw. To chodzi o badanie, czy w szkole, w której znajdują się dzieci, które są z różnych mniejszości, czy ta szkoła potrafi wprowadzać mechanizmy włączające. Czy to dziecko w tej szkole czuje się wykluczone, czy to dziecko jest włączone w tą społeczność uczniowską, społeczność klasową. Czy naprawdę Rzecznik Praw Dziecka chce do tych tragicznych statystyk, a one radykalnie wzrosły 3 razy w ciągu ostatnich lat, wzrosty prób samobójczych, wiele zakończonych tragicznie, chce jeszcze te statystyki podkręcić. Mam apel do Rzecznika Praw Dziecka. Niech pan się weźmie za to, do czego jest pan powołany. Pan ma się upominać o prawa dziecka, pan ma je chronić, pan ma interweniować tam, gdzie te prawa dziecka zostają naruszone. No ale wie pan, jeżeli my mówimy o człowieku, który klaskał Tadeuszowi Rydzykowi, który usprawiedliwiał pedofilię, no to o czym my rozmawiamy w ogóle? Znaczy, to taka osoba jest rzecznikiem praw dziecka dzisiaj. Ta osoba ma ścigać przestępstwa na szkodę małoletnich, a nie ścigać tych, którzy tym małoletnim starają się pomóc. Tak, to jest dramatyczna sytuacja. Rzecznik Praw Dziecka, ta osoba nie powinna tej funkcji sprawować. Krzysztof Kwiatkowski, senator niezrzeszony. Bardzo dziękuję, panie senatorze, były ministrze. Dziękuję bardzo za wizytę u nas w studiu i za te słowa szczególnie ostatnie. A już u państwa w studiu, tutaj u nas, za chwilę, pani dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Zapraszam na to spotkanie. Dziękuję bardzo. Kilka lat temu jeszcze takie świadczenia jak 13 i 14 emerytura były zdaniem liberałów złymi rozwiązaniami. Dzisiaj do tych rozwiązań się przytulają i twierdzą praktycznie, że to prawie oni przygotowali. Tak samo było ze świadczeniem 500+. Dzisiaj zgłaszają prawie współautorstwo tego programu i tak samo próbują kopiować rozwiązania dotyczące 800+. Zawsze Platforma Obywatelska i opozycja negatywnie odnosiła się do wszelkich tego typu rozwiązań, które miały na celu wsparcie seniorów. Zawsze te rozwiązania były powszechnie krytykowane przez ich środowisko, nie tylko polityczne, ale również eksperckie. Uważali, że to jest niewłaściwa polityka, od której należy odejść, a wręcz te programy powinny być ograniczane. Ta pani, przedstawicielka Platformy, wychodzi tu na mównicę i mówi nam, że my oszukujemy Polaków. Proszę państwa, wy w waszych czasach
Fałszowaliście faktury. Wasi mężowie byli skazywani za to na karę więzienia. Wyście te pieniądze kradli. Wiecie, jaka jest różnica między dziećmi dzisiaj, a dziećmi wówczas? Policzmy, ile dostawało dziecko, które szło do szkoły w 2014 czy 2015 roku? 0 zł. A ile dostaje dzisiaj? 6300. Ile będzie dostawało od 1 stycznia? 10 tysięcy. Różnica między nami a wami jest taka właśnie. Jak 10 tysięcy, to zera. Wykradliście, wydajemy dzieciom. Jesteście damskimi bokserami. Jak panu nie wstyd? Ja pracuję uczciwie, nie mam żadnego wyroku, a minister Ziobro, myślę, że sprawdził mnie, wzdłuż i wszerz. Czy ja mam odpowiadać za grzechy? Uniwersytet Warszawski, dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Taką krótką historię z życia państwu opowiem, bo pani doktor jest jedną z najlepszych specjalistek, jeżeli chodzi o retorykę i erystykę. Przeczołgała mnie potwornie na studiach, właśnie z tego przedmiotu. Ostatecznie udało mi się wybrnąć. Natomiast zaczęłam od retoryki, ponieważ o retoryce już trwającej chyba kampanii chciałabym z panią porozmawiać. Bardzo wiele hałasu zrobiło się wokół tej wymiany zdań między ministrem Ziobrą a premierem Morawieckim. No i mamy taką tutaj animalny taki wątek dotyczący krowy, co dużo ryczy, ale daje mało mleka. Mamy miękiszonów, to też się powtórzyło, zdrajców stanu, bo to także się przewija. Jak to świadczy? Poniekąd, proszę mi wybaczyć, jest to pytanie retoryczne, ale jednak zaryzykuję. Jak to świadczy o kulturze politycznej u nas w kraju? I czy to jest tak, że my się czepiamy, bo tak było zawsze? Czy jednak ta retoryka polityczna schodzi na, skoro już przy wątkach animalnych jesteśmy, na psy? I to tutaj psy zostały znieważone. Przepraszam, ma pani rację. Więc w każdym razie no, rzeczywiście pada na glebę. I jak to świadczy? No, że rzeczywiście puściły pewne hamulce. Bo już nawet nie o to chodzi, że ja jestem bardzo konserwatywna, jeśli chodzi o taki wzajemny sposób bycia. Naprawdę, bo inaczej zejdziemy do epoki kamienia łupanego. I tutaj też uważam, że w stosunku do kobiet jest jednak absolutnie konieczna pewna galanteria. I niech mi feministki nie krzyczą, że jest równouprawnienie. Nie, nie, nie. Jest też coś takiego jak tradycja, dziedziczenie kulturowe zachowań, gdzie jak gdyby troszkę inne zachowania przystoją damom, inne dżentelmenom i trzeba na Boga być tym dżentelmenem, przynajmniej próbować. A to wszystko jakoś tak się oddaliło, jakby duża część ojców, a i matek narodu, czyli posłów i posłanek, była jak gdyby z zupełnie innej kultury i innego systemu wartości. I teraz ja, jak już wierszyki pan premier mówi, to ja też mogę. I to jest jak w stodole na klepisku, raz po tyłku, raz po pysku. I tak mniej więcej ze sobą procedują. I przyznam się, że dziwię się, dlaczego nie protestują ci, którzy są obok. Nawet jak ktoś się bardzo wychami i widać, że jest bucem i po prostu nic na to poradzić nie można. No dobrze, ale są jacyś ludzie obok i nie reagują. Chociaż powinni wiedzieć, że drugi człowiek w dialogu nie jest śmietnikiem. No dobrze, pani doktor, tylko trochę jest tak, że jednak przedstawiciele narodu, którzy są przez nas wybierani do Sejmu, tak, są emanacją stanu społeczeństwa. I może oni mówią takim językiem, jakiego społeczeństwo oczekuje po prostu. Tu pani redaktor trafiła co najmniej w dwa sedna. Pierwsze to jest takie, że niech żyje system oświatowy w takim razie, bo szkoła też powinna uczyć kultury bycia ze sobą. Oprócz tego, że uczy o pantofelku i innych pięknościach, a jednocześnie tutaj w szpicy bycia bucem, bycia bucem jako żywo idzie aktualny minister oświaty. No więc on powinien być wzorotwórczy jakoś, prawda? A tu jest sensu stricto, ale też jakaś rola społeczno-kulturowa, którą trzeba wypełniać, lepiej bądź gorzej. Więc na przykład kląć, bić się, opluwać
i wzajemnie poniewierać. No jako żywo Fredro pisał, nie uchodzi. No nie uchodzi. Jasne, że niby jak chcą, to mogą się tak zachowywać, ale nie uchodzi. Ja nie powiem, nie wypada, bo tylko szczęka nie wypada już teraz w tych byciach. Pani doktor, skoro pani wywołała temat Przemysława Czarnka, to właśnie przed Przemysławem Czarnkiem ostatnio tłumaczył się rzecznik praw dziecka, pan Mikołaj Pawlak. To jest kolejna bardzo ciekawa, w cudzysłowie, postać naszej sceny politycznej, jakby nie było. No i on zapewnił pana ministra Czarnka i gości zebranych na konferencji Kościół, Edukacja, Wychowanie, że będzie kontrolował szkoły przyjazne społeczności LGBTQ+. Nie było widocznych jego aktywności specjalnie wcześniej. Teraz zaktywował się w sytuacji, w której są super fajne szkoły, świetnie oceniane przez uczniów jako przyjazne i pan rzecznik będzie chodził i sprawdzał, na czym ta przyjazność polega i czym się objawia. Mówię pani, ciekawostka, dlaczego akurat tam pan rzecznik ma ciekawość chodzić i sprawdzać, bo jest bardzo... Zapaść w psychiatrii dziecięcej, totalna. Tak, przy okazji nie ma szkolnych psychologów, pedagogów. Rząd zlikwidował teraz linię zaufania niebieską dla dzieci i młodzieży. Tak, bo nie ma na ten telefon, bo oni już tam niczego więcej, że tam maczałam łapę, więc wiem, troszkę chodziło o podstawowe wydatki. Czyli trzeba zapłacić za telefon i tam no, za ten lokal, w którym się funkcjonuje, bo nawet z prywatnych samochodów już tam psychologowie korzystali, jak trzeba było gdzieś pojechać. Jako żywo to nic nie kosztowało, no ale widać tak być musiało. Już teraz zdaniem obu panów i pana Czarnka i pana rzecznika. I będzie sprawdzał. Co będzie sprawdzał? No prawdopodobnie to, w jaki sposób tam funkcjonują ci. Ale dzieciaki mówią, że są szczęśliwe, że to jest przyjazna szkoła, że oni z takiej szkoły chcą. Tylko, to co pani redaktor, postawmy sprawę jasno, że dzisiaj jak gdyby dominuje w naszym systemie oświaty, bo ma Boga nie w naszym sposobie myślenia ogólnospołecznym, mam nadzieję, coś takiego, że ci ludzie LGBT są jakoś gorsi. Więc trzeba się na nimi pochylić, nad nimi i funkcjonować mniej więcej tak. Oj, jaki ty biedny jesteś, ty pedałku. No jako żywo, no, czyli i to byłoby to, o co chodzi dzisiejszym naszym prominentnym rządzącym. Też i sposobami bycia, jak się okazuje. To jest takie bardzo orwellowskie. Noś ty biedny, bo ty, prawda, nie jesteś. Jesteś właśnie taki, jaki jesteś. A to jak gdyby nie to dominuje, czyli nie sposób myślenia panów Czarnka i rzecznika, no tylko po prostu normalne przyjęcie odmienności. Tylko to już jest gruby problem, dlatego że pan Kwiatkowski, nie wiem, czy pani słyszała, przed chwilą powiedział, że taką aktywnością, zadał takie pytanie, także retoryczne, czy po prostu pan rzecznik praw dziecka chce zwiększyć liczbę samobójstw wśród młodych ludzi? No bo do tego to się prawdopodobnie sprowadzi. Oby nie. Natomiast że rzeczywiście tam, gdzie dobrze funkcjonuje, nie ma nic do roboty dla takich panów. Po prostu to jest tak, że jak coś funkcjonuje dobrze, popsujmy. Wsadźmy tam łapę, a najlepiej obie. Natomiast tam, gdzie funkcjonuje źle, no albo przynajmniej gorzej, to jakoś nie ma tych interwencji, które mogłyby pomóc coś tam, wygładzić, coś tam dobrego dodać. Pani doktor, to przy okazji, a właściwie nawet nie przy okazji, tylko skoro już o słabszych rozmawiamy. I teraz pani naprawdę może się kompletnie nie ograniczać, bo ja akurat do tej sytuacji mam bardzo osobisty także stosunek. Co pani sobie pomyślała, kiedy usłyszała o tym, że osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie nie zostali wpuszczeni na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, gdzie zajmowano się ich sprawami, bo chodziło o ustawę o świadczeniu wspierającym i część z nich została na ulicy, część klęczała gdzieś w korytarzu u budynku sejmowego, a pani przewodnicząca z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że przecież mogli uczestniczyć zdalnie. Wie pani, najpierw emocje. Jakiś wielki wstyd, chociaż to nie ja to robiłam, zażenowanie.
No a potem chęć, no, jakiegoś porządkowania, czyli na dobrą sprawę odwetu. No, a nie lubię siebie w takiej roli. Mhm. Bo jakbym tam wpadła, to prawdopodobnie już miałam takie sytuacje, że tam jakaś ochrona mówiła, że tutaj mnie zaraz zwiną, a ja na to odpyskowywałam, no i bardzo dobrze spotkamy się w sądzie. I znowu bym się znalazła w takiej sytuacji, gdybym tam w tym momencie była. Bo to nie chodzi o to, że to jest niedopuszczalne, no bo widać się dopuszcza takie zachowania. Nie będę pytać, tak jak ta pani dobrze wychowana, jak można, no bo jak się to robi, to widać można, więc nie tak sprawę stawiajmy. No ale tutaj pani przewodnicząca, no ona zarządziła, że nie wpuści. Okazuje się, że wolno jej. I to, co jest w tym wszystkim najbardziej żenujące, obok dużo ludzi, posłowie, posłanki, rzecz dzieje się w Sejmie i nie ma reakcji, takiej porządnej reakcji sprzeciwu. A jaka to by była porządna reakcja? Bo ja tam widziałam posłanki opozycji, Koalicji Obywatelskiej szczególnie, ale Lewicy także, które no, próbowały jakoś wpłynąć na panią przewodniczącą, no, ale co miały zrobić? No już nic więcej by się zrobić nie dało, chociaż ja wiem, jakby weszli, no słowo daję, czterej panowie i wynieśli tę panią, to ja na przykład... Już kiedyś były takie sytuacje z Gabrielem Janowskim, ale ja nie wiem, czy powinniśmy wracać do tego. Nie powinniśmy, ale tam się dzieje wiele rzeczy, które się dziać nie powinny. I tutaj byłaby kwestia, czy popieram postawę tej pani, no ona jest przewodniczącą i uważa, że jej wolno, czy też popieram co innego, ryzykując tym, że rzeczywiście znajdę się w sądzie i przywalą mi jakiś wyrok. No słowo daję, żebym zaryzykowała. I jak nauczał Jacek Kuronia, to był mój Cicerone, no trzeba czasami zaryzykować, to znaczy zrobić to, co trzeba zrobić, a potem spokojnie dać się zamknąć. No tak Jacek nauczał i zamykali go, no często go zamykali, prawda? Czasem prewencyjnie, a czasem rzeczywiście... Pani doktor, to jeszcze chwilę o tej pani przewodniczącej, pani Urszuli Ruseckiej z Prawa i Sprawiedliwości. Ona tłumaczyła fakt niewpuszczenia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów faktem, że nie wiedziała, jak się zachowają. Tak, że tam a może będzie przyniosą transparenty, a może zaczną krzyczeć, a może postanowią znowu protestować. I teraz kolejne pytanie dotyczące kultury dyskusji parlamentarnej i ograniczania możliwości w ogóle prowadzenia jakiejkolwiek dyskusji. Czy to jest sala plenarna? Przecież widzimy, co robią marszałkowie z PiS-u. Wyłączają mikrofony, nie dopuszczają w ogóle do głosu, zmniejszają liczbę minut przysługującą klubom parlamentarnym opozycyjnym do wypowiedzi. Znaczy, ona bez kompletnej żenady to mówiła, że no być może ci ludzie zaczną krzyczeć. No, czy nie na tym polega parlamentaryzm, żeby się spierać właśnie? No wie pani, przede wszystkim demokracja to jest przecież system dialogu. Ona na tym polega, że rozmawiamy, spieramy się i chodzić nam wszystkim powinno o to, żeby się umieć różnić mądrze i pięknie, jak twierdzili pozytywiści i mieli rację. Ona po prostu chciała szybciutko rzecz przeprowadzić. Mhm. I wydaje się prawdopodobnie tej pani, że to właśnie o to w polityce, w samej jak gdyby w samym byciu posłem, że to o to chodzi. I ja znowu wracam do tej roli społecznej, no, że bycie posłem to jest jakoś rola. To nie jest, że tam pani Iksińska coś mniema albo nie mniema. Tutaj trzeba jeszcze się jakoś zachować i pamiętać, czego się jest posłem. No jeżeli przyjmujemy, że żyjemy nadal w kraju demokratycznym, co się notabene coraz bardziej rozłazi i oddala. Ale jeśli tak przyjmujemy i że ona jest posłanką w kraju, gdzie obowiązuje demokracja, to obowiązuje ją absolutnie dopuszczanie do sytuacji dialogu. Nawet jak jej się to nie podoba, nawet jak to będzie niewygodne, nawet jeżeli interlokutorzy będą bardzo emocjonalni, tak to nazwijmy. Mhm. Po prostu to jest w tym momencie jej obowiązkiem. Ona jest posłem w demokratycznym kraju. Mają te swoje poselskie role pełnić. Jak nie chcą, to nie jest obowiązkowe. Nie ma obowiązku bycia posłem. Jak nie chcą gadać z tymi, którzy są absolutnie odmiennego zdania, to nie muszą, tak jak posłem, być posłem.
Nie muszą, jako że mogą. Pani doktor, to teraz bierzemy na tapet Tadeusza Cymańskiego. Jeśli pani pozwoli, no bo wiemy, że ostatnio odbyła się w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości dyskusja. A to już osobowościowa sprawa. Tak, to dlatego tutaj takie perełeczki dla pani specjalnie wybrałam. No i oczywiście, przypomnę, pan Tadeusz Cymański mówi. Tu jest pytanie proste. Czy chcemy ekstraordynaryjnie, nawet bym użył tego słowa szybko po prostu, przełamać impas i zmusić tą ustawą Trybunał do wydania określonego orzeczenia, na które czekamy? Poszło, powiedział. Następnego dnia mówi, że tego nie powiedział. Dziennikarze odwinęli mu tę wypowiedź, puścili z telefonu, no to już nie mógł powiedzieć, że nie powiedział, ale zaczął mówić, że on nie to miał na myśli. Tak. No to... Pani doktor, znaczy chwila szczerości i powiedział rzeczywiście, o co chodzi, czy pan poseł Cymański, bo do osobowości przychodzimy, akurat oglądałam pana posła w różnych rolach, o czym zaraz i tam sobie kiedyś przyjrzałam. Tutaj ta moja kompetencja psychologa wyłazi. Pan poseł Cymański generalnie jest takim bardzo widowiskowym człowiekiem, który mówi to, co wie, a powinien wiedzieć, co mówi. No, jako żywo znowu, no a w roli posła na pewno. Tutaj jest jedno słowo przeważyło, wydanie określonego wyroku. A określonego, czyli ktoś to go wcześniej określił i jest jasne i oczywiste, jaki to będzie wyrok. Gorzej, że jest jasne i oczywiste, bo my nie bardzo mamy zaufanie do naszego Trybunału Konstytucyjnego, a to zupełnie inna sprawa. Natomiast poseł Cymański powiedział był i nie ma co się teraz wypierać i nie ma co się bronić, no chlapnęło się. Dzisiaj, gdyby powiedział tak, bo ja uważam, że to powinien być wyrok, który pozwoli odblokować, no, zachowałby się jak gość, który zachowuje zdolność honorową. Natomiast ci panowie, panie zresztą też, ale ponoć kobiety to mają cześć, a honor to mężczyźni. Tak uczono kiedyś. No to niech będzie. W każdym razie ta zdolność honorowa, czyli takie zachowanie, żeby uczciwy człowiek mógł pole dawać, kiedyś szablą, dzisiaj przy wymianie zdań, czyli tak interlokutorsko, no ta zdolność gdzieś tam się zgubiła. I to znowu, jeśli chodzi o wzory, to jest straszne. To prowadzi do epoki kamienia łupanego. No niedługo będziemy kije bejsbolowe przydzielać matkom i ojcom narodu, no bo do argumentów, no po co tutaj dużo gadać, w łeb dać i idziemy w tym kierunku. Wie pani, ja widziałam takie obrazki, przepraszam, teraz ja bardzo się proszę. Trochę rozwinę, bo ja długo mieszkałam w Turcji, no i oczywiście nie od razu mówiłam po turecku. I kiedyś zobaczyłam ich parlament, to oni tam się o coś przepierali i w pewnym momencie jedna strona, nie to, że wyszła, wylazła z tych ław. Jedni normalni, inni po prostu je przeskoczyli, poszła w kierunku oponentów i dawaj po prostu łoić ich. Pobili się strasznie i najpiękniejsze tutaj było to, bo ja myślałam, że ja źle zrozumiałam. Poleciałam męża, obudziłam, który już mówił wtedy po turecku, dlatego że komentarz był taki, no rzeczywiście to jest bardzo zachowanie naganne, bo przecież przywódca tej frakcji opozycyjnej jest bokserem. Czyli krótko mówiąc, tylko to, że on jest bokserem, więc bije dobrze. Czyli bokser w tej bitce nie powinien brać udziału, ale jeśli chodzi o resztę, to jak tak to się odbyło, no to trudno, tak to się odbyło. No cóż, ich zdaniem tak wyglądała demokracja. No, jeżeli my idziemy w tym kierunku, to faktycznie trzeba by sprawdzać jeszcze troszkę zapatrzeni chyba jesteśmy na fizyczne tych, których do parlamentu wybieramy. No nie, no ja w tej chwili oczywiście już redukuję do absurdu, ale naprawdę jak się temu przyglądam, to redukowanie jest zasadne. No. Pani doktor, to jeszcze jedna sprawa, czyli komisja weryfikacyjna. O Jezu. Tak. No ciało jakieś zupełnie kosmiczne, jeżeli chodzi o po pierwsze kompetencje,
zakres działania, skład, czyli żadnych wymogów tak naprawdę dotyczących kompetencji tych osób, które mają zasiadać, no i konsekwencje, które zgodnie z tą ustawą mogłyby spotkać się do tego. Ta komisja to jest marzenie prezesa. Mhm. Wszystkim wolno marzyć, więc tutaj akurat wymarzył sobie pan prezes Kaczyński, że w taki sposób i rachunki załatwi, i uporządkuje scenę polityczną, no bo to już wszyscy będą wystraszeni. Teraz w kampanii wyborczej, która już de facto jest, to chodziłoby, gdyby powstała ta komisja, również i o to, żeby pan Donald Tusk nie mógł jeździć po Polsce i tam się spotykać z tak zwaną ludzkością, mhm, bo byłby bez przerwy pozywany i siedziałby na tej komisji. Przecież to nie są wzory dobre. Kiedyś pan Ziobro Leszka Millera przesłuchiwał przez 8 godzin. Bezsensownie, wszystkich diabli brali. To była ta pierwsza komisja. Potem szybciutko, ta antyrwinowska, przypominam. No tak, no pan jest zerem, panie Ziobro, to wtedy prowadzili, a to Leszek Miller tutaj, i gdyby mógł się ugryźć w język, to by to zrobił. Przecież on wykreował tego pana Ziobrę tym powiedzeniem. Media podtrzymały, wszyscy powtarzali i w ten sposób, jak niecała, to połowa Polski dowiedziała się, kim jest niejaki pan Ziobro. A on naprawdę nie zasługiwał na to, żeby tak się wpisać mocno w pamięć społeczną. No ale trudno, stało się. Ale powiem pani coś innego, jeśli można. Mm. Tutaj opozycja winna jest jak Kain. To znaczy? Właśnie opozycja. Dlaczego? A już opowiadam. Dlatego, że tej komisji powinno towarzyszyć objaśnienie, które by, ja twierdzę, że przekonało bardzo wielu Polaków, którzy się nie interesują polityką i interesować nie będą. I teraz zamiast tutaj krzyczeć o różnych rzeczach po prostu, ja prawnych, że to niezgodne z konstytucją, niezgodne, że łamie tam. To jest za daleko krwioobiegu takich, no to naszych spraw zrobić codziennych. Ale gdyby oni po prostu mówili, że ludzie, no, nie może być tak, żeby prokurator był jednocześnie sędzią, a i katem. No nie może być tak w cywilizowanym kraju, to jak sądzę, to by było zapamiętane, bo to jest prościutkie. Mhm. Jeżeli jesteś oskarżycielem, no to nie możesz być sędzią jednocześnie. No. Sędzią musi być kto inny. Inaczej nie będzie wyroków sprawiedliwych. A jak pani sądzi, ta komisja powstanie czy nie? Prezydent Duda, jeżeli przejdzie przez Sejm jutro ten projekt, podpisze go czy nie? Pani, prezydent ma w tej chwili zagwozdkę. Z jednej strony chciałby być w porządku wobec własnych, ja to już nazywam sponsorów, jako żywo. Ale to jest jego ostatnia kadencja. Nie, ale przecież z przeproszeniem, on za wcześnie mu na emeryturę. On by pewnie chciał gdzieś jeszcze coś pełnić i to pewnie gdzieś w świecie, bo u nas nie ma takich posad, które by były odpowiednie finansowo. To oczywiście są i to i parę milionów można pensją zarobić, ale prestiżowo nie ma takich. Więc pan prezydent, jeszcze w dodatku jako prawnik, jeśli to podpisze, tym samym zamknie sobie, twierdzę, naprawdę, zamknie sobie na przykład drogę na uniwersytety świata. A tutaj przecież te uniwersytety zwiedził i prezydent Kwaśniewski, i prezydent Wałęsa. I pewnie miałby taką szansę prezydent Komorowski, gdyby chciał. Ale on jest trochę nieruchawy, niemobilny i chyba nie lubi dyskutować i nauczać. No ale to osobowościowa sprawa. Natomiast Duda chciałby, bo to przecież widać, że on ma taką swadę interlokutorską. I że naprawdę, że lubi się pokazać. I tutaj, jeżeli podpiszę, to dobre uniwersytety zamkną bramy, bo było zbyt śmieszne. A co pani intuicja podpowiada? A jeżeli nie podpisze, no to on ma to, no niestety, ma ten strach na karku, co powie prezes. Zupełnie jak przed tatusiem, że czasami młodzież chce robić dobre i fajne rzeczy, ale ma akurat rodziców, zwłaszcza tatusia, który ich nie akceptuje. I to jest, co powie tata. Rany boskie, no zrobiłbym coś, co jest rozsądne i fajne, no ale wrócę do domu i dostanę baty w tyłek i w ucho i jeszcze tam będą różne inne nieprzyjemne
zdarzenia. I pan prezydent jest naprawdę trochę w roli takiego młodzieńca, że ja bym nawet tutaj zrobił to, co trzeba, no ale co powie prezes? Wie pani, nie zazdroszczę, chociaż nie współczuję, bo sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało, że znowu Fredrę przywołam, ale to jest taka postawa w takim sensie psychologicznym, więc ja nie umiem odpowiedzieć, co zrobić. Nie da się strach, przewidzieć, prawda? Czy jest strach przed tatą, no bo te uniwersytety to zamknął po dwoje później, a później to kiedyś, no może jakoś to się da, no ale wstyd, wstyd, no nie uchodzi, przecież to jest prawnik. Jego promotor zresztą na wspomnienie robi się zielony. Pani doktor, to jeszcze jedna, już naprawdę ostatnia sprawa, bo miałyśmy skończyć na tym wątku, ale przypomniał mi się jeszcze marsz 4 czerwca. A i tak. Bardzo jestem ciekawa pani opinii w tej sprawie. Jak dobry jest to ruch i jak bardzo Tuskowi i Platformie uda się przekonać, że to nie jest ich marsz, tylko marsz wszystkich tych, którym nie podoba się życie w obecnej Polsce? Tak naprawdę to powiedziałabym, że ten marsz jest przedwczesny. On powinien być zarządzony później. A może jeszcze będzie, żywo. Jeżeli ten się uda, no, prawda? Wie pani, to jest to jeżeli. Po drugie, ta oprawa sama marszu. Nawet tam padły jakieś z ust członków Platformy jakieś takie opinie, że ten marsz pokaże, na ile Polacy jak wspierają opozycję i tam te hasła takie właśnie antyorwellowskie już je nazywam, bo to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to jest orwellowska rzeczywistość. Przypominam, bo Prawo i Sprawiedliwość z panem Czarnkiem na czele, bo to on naucza, zaraz wrócę do wątka, ale stawia sprawę tak, że wy nas pokochacie. My spowodujemy, że wy nas pokochacie, tak jak tamten u Orwella bohater pokochał wielkiego brata. My i stąd idą na rympał, wbrew konstytucji. Tych deliktów to już było tyle, że ta konstytucja prawie nie istnieje. Wbrew zdrowemu rozsądkowi. Ale za to kupa umości, panowie. Więc to jest ta jedna strona. I ta druga miałaby się pokazać na tym marszu, co na to Polacy. No dobrze, jeśli ten marsz się uda i oby się udał, to będzie wszystko w porządku, ale jeśli się nie uda, to szanse opozycji na wygranie z PiS-em w tym momencie zmaleją. Mocno zmaleją. A co to znaczy, że uda się? Co to znaczy uda się, pani? Dużo ludzi. A co to znaczy dużo ludzi? No właśnie. Bo wie pani, w TVP Info podadzą, że było 2,5 tysiąca. A nie, to nie jest ważne, co podadzą. Policja poda, że było 3,5 tysiąca. Tak. Urząd miejski poda, że było prawdopodobnie tyle, ile było. No i jak to zweryfikować, prawda? Znaczy to pewnie chodzi o samą energię, która po prostu tam na marszu. Będzie trzeba tak po prostu go pokazywać uczciwie. Na szczęście jest jeszcze trochę uczciwych telewizji, powiedzmy. I tak, bo oczywiście, że ta TVP Info pokaże, że przyszła garstka, prawda? Jak w piosence Wojtka Młynarskiego, że trzeba pokazać, że było mało. Druga strona powie, że było dużo, też przestrzeli trochę pewnie, bo co tam. Ale generalnie przecież widzimy, ślepi nie jesteśmy. Więc zobaczymy, czy to rzeczywiście były tłumy, czy też to były trochę mniejsze tłumy, ale naprawdę to jest przedwczesne. Mam wrażenie, że, no i tutaj znowu powiem, że to taki spontaniczny zryw opozycji była, zróbmy marsz, pokażmy, ale tu by się chciał powiedzieć, panie Tusk, nie. To się nie tak robi, bo tutaj trzeba mieć scenariusz w odwodzie. Myśli pani, że tak doświadczony polityk jak Tusk nie ma scenariusza? Nie ma. Nie tylko myślę, tak jak to analizuję, co się dzieje, wiem, że nie ma. Między innymi pierwsza sprawa, no ostatnio już wziął Trzaskowskiego, jak wszyscy żeśmy krzyczeli, rany boskie, pokazujcie się razem, bo mają używanie, że wy się ze sobą kłócicie i żrecie. No to tyle zrozumiał, ale Donald Tusk jeździ po Polsce jak ten rycerzyk z szablą. Że jest osamotniony, tak? O to chodzi pani? Tak to wygląda. I bo tylko mówią, że inni posłowie też jeżdżą, spotykają nie, się. Nie, no jeżdżą. No dobrze, ale przekaz medialny jest za mały w tym momencie. No bo wszyscy oni się skupiają nie... na Tusku, no lider jest jeden, wie pani jak to działa. Pani, no to jak się wszyscy skupiają na Tusku, to niech pamiętają, że Tusk też może się zmęczyć, pomylić.
Potrzebuje wsparcia. To Władysław Frasuniuk o tym ostatnio. Ale oczywiście, nie tylko Władysław Frasuniuk, gadamy o tym tyle czasu już. A pani, mogę panią zapytać o to, czy pani się pojawi 4 czerwca na marszu, czy nie chce pani odpowiadać na to pytanie? Nie, to znaczy ja absolutnie całym sercem z marszem, bo ja twierdzę, że nie ma innej możliwości. Mhm. Mam do wyboru dwie Polski. Jedną autorytarną, która pójdzie scenariuszem węgierskim i niedługo już nie będzie można gębę otworzyć, a ja pewnie będę siedzieć w kozie. Więc wie pani, no to nie bardzo mi ta ścieżka odpowiada, co jest oczywiste. No jeśli nie, bo mąż idzie na 100%, to od razu mogę powiedzieć, jeśli to jest kwestia wypadkowa mojego kręgosłupa. Ja mam bardzo duże kłopoty z kręgosłupem stwierdzone przez medycynę, więc chodziłoby o to, żeby nie robić kłopotu na tym marszu. Więc jeśli się da, to będę tam. Jeśli się nie da, bardzo chętnie będę gdzieś w mediach komentować, nawet u pani. To możemy się tak umówić. Ale proszę bardzo. Możemy się tak umówić. Absolutnie. Pani ta druga Polska, dobrze, chociaż ona jest taka krzywa i ta nie taka, jakbym chciała. I dużo mam zastrzeżeń, ale tą moją jest ta druga Polska, a pakować się już nie będę. Ja długo mieszkałam za granicą. Pani doktor, bo pani nie skończyła myśli. Powiedziała pani, mamy dwie Polski do wyboru. Autorytarna. Tak. A druga? No ona jest rozsypana, ta druga Polska. Ona jest taka wolontarystyczna. Nie udało się tutaj skupić tej opozycji jakoś tak, żeby było widać, że oni rzeczywiście są w stanie ze sobą utworzyć rząd, który potrwa dłużej niż pół roku. No. No nie widzi się tego. Tutaj zresztą w tej kampanii, która już de facto jest przecież, nie pierwszy raz to mówię, mamy zwarte ordy pod jednym hanem i wiadomo, kto jest tym hanem, a naprzeciwko pospolite ruszenie. Może fajne i bardzo je bym wspierała, ale pospolite ruszenie, które dość wolontarystycznie się zachowuje. Natomiast to ta druga Polska, którą trzeba na pewno porządkować, gdzie będziemy się kłócić, spierać, ale to będzie możliwe. Mhm. Ta druga jest tą demokratyczną, więc nie mogę jej nie poprzeć, nawet, bo od razu mówię, nawet wtedy, kiedy nie wszystko mi się w niej podoba i przeciwko niektórym rzeczom nie jest doskonała. Protestowałabym jako żywo. Nikt A jeśli jeszcze chodzi, to naprawdę, nawet jak wy mnie weźmiecie, proszę bardzo, bardzo chętnie będę komentować i dobrze, dużo różnych rzeczy to tak powiem, się umawiamy, pani doktor, tym bardziej, że widziałam tutaj apele widzów, żeby przychodziła pani tutaj do nas częściej, więc... No to tak fajnie, bo mówię, ustalimy wszystko poza anteną. Jeśli się nie da maszerować, jeśli nogi zawiodą, to w każdym razie mój publikator, czyli gęba, jest jeszcze w całkowitym porządku. Bardzo mnie to cieszy, oby jak najdłużej. Pani doktor, bardzo dziękuję za dziękuję dziś. Pięknie. Za chwilę się będziemy umawiać na kolejne spotkanie. To już państwu obiecuję. Doktor Ewa Pietrzyk-Dzieniewicz, Uniwersytet Warszawski, państwa gościem. I tą rozmową kończymy dzisiejsze wydanie Ekspresu Biedrzyckiej. Ode mnie ogromne przeprosiny za kłopoty techniczne i ogromne podziękowania dla państwa za to, że są tak wiernymi widzami i mimo wszystko zostali z nami. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. Mam nadzieję, że jutro sytuacja się nie powtórzy. Tym bardziej, że jutro, drodzy państwo, nowa odsłona Ekspresu Biedrzyckiej w każdy piątek od jutra. Będziemy dla państwa, czy właściwie zapraszamy państwa na program Ekspres Biedrzyckiej Wybory 2023. Piątki, drodzy państwo, to od jutra będą starcia polityków, ekspertów, ale także dziennikarzy z różnych stron polskiej sceny politycznej, tak to nazwijmy. Mam nadzieję, że państwu spodoba się to nowe piątkowe wydanie, więc bardzo, bardzo ciepło państwa zapraszam. Jutro 9:07 Ekspres Biedrzyckiej Wybory 2023. Dziękuję.